Zanim ten podcast się rozpocznie, chciałbym tylko powiedzieć, że dzisiaj kamerek nie będzie, bo Nekonowi zepsuło się nagranie wideo i po prostu zdecydowaliśmy, że lepiej będzie nie puszczać żadnej kamerki niż tylko moją jedną, bo to będzie dziwne, jak będę kiwał głową na jego odpowiedzi, a nic nie będzie widać, co on mówi, dlatego w tym podcaście po prostu tych kamerek nie będzie. Witamy, witamy w kolejnym podcaście. No ogółem... Dziwna sprawa wyszła, bo ten podcast się ogląda, nawet ten drugi, jeżeli o to chodzi, oglądać nawet lepiej niż pierwszy, co jest takim trochę dla mnie zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się, po prostu myślałem, że pierwszy odcinek to będzie taki, a to coś nowego, długa forma co prawda, ale zobaczę co tam jest grane i na drugi już będzie z tych 10 tysięcy tak jakieś 3 czy 2, nie? Tak no. Myślałem, że będzie, a jakimś cudem w ogóle, jak sprawdzałem dosłownie przed chwilą, jakie są wyświetlenia, to ta Sakura już dogania ten pierwszy podcast, co jest ciekawe. No fajnie, że tu taka grupka się uzbierała, która polubiła ten jakby podcast. Nie podcast, tylko może no. Takie dłuższe materiały, które sobie gdzieś tam słucha w tle. I to jest spoko. Wiem, podcast, to jest podcast. Tylko takie rozwinięcie, co nie wiem, czy chciałoby mi się robić na ten temat odcinki, bo no... Dużo jest do powiedzenia, a wiesz, raczej nie są to aż na tyle ciekawe tematy, mam wrażenie, żeby rozwalać to na przykład na 30 minut. Mhm. Jakbyś miał zrobić materiał zmontowany i tak dalej ze scenariuszem, no to pewnie by wyszło dużo czasu. Tak. Nie wiem, czy już tam mówiliśmy, chciało. Że o niektórych rzeczach trzeba powiedzieć więcej, je rozszerzyć, żeby powiedzieć to dobrze, bo wiadomo, że nieraz w 8, tam 10 minutach, jak nagrywamy sobie odcinki, no to nie da się tego przekazać tak dobrze. No i właśnie to jest taki, ten podcast to jest bardzo dobry moment, na którym możemy sobie porozmawiać szerzej i wyjaśnić to dużo lepiej, to co mamy do powiedzenia. Tak, no i powymieniać się też opiniami, tak co jest spoko i w ogóle teraz mamy też taki fajny temat, ale zaraz o tym. Na początek od razu przypomnę, że ten podcast oczywiście jest na różnych streamingach, pokroju tam Spotify, jakieś tam inne rzeczy, nie wiem, w każdym razie macie w opisie linki. No i on będzie standardowo wychodził w poniedziałki o 16, jakby ktoś na to czekał, no to macie poniedziałek 16, jak nie ma, to znaczy, że nie ma po prostu w tym tygodniu. No, i dzisiejszym tematem będzie opisanie, jakby dodanie, co byśmy dodali do danych postaci poza Naruto, Sasuke i Sakurą z ich otoczenia. Oczywiście mówimy tutaj o Konoszce, czyli te wszystkie Shikamaru, Ten, Shino, no, ci wszyscy dzieciacy, co byśmy im dodali, ale zanim do nich przejdziemy, do konkretnych przykładów, może porozmawiamy chwilę o tym olaniu całym, chociaż ja robiłem o tym kilka materiałów, pewnie nawet Nekon tak jest, z tego tak jest. Co wiem też. Kwestia jest taka właśnie, że w pierwszej serii te postacie były bardzo fajnie rozwinięte, gdzieś tam je widzieliśmy, fabuła sobie szła do przodu, Naruto był widoczny, Sasuke również był widoczny jako te główne postacie, ale jednak te właśnie poboczne postacie miały swoje umiejętności, były unikalne i naprawdę bardzo fajnie się oglądało i ta pierwsza seria dzięki temu wielu ludziom się podobała, może i bardziej, dla wielu tak jest przynajmniej. I też ten myślę, początek, że ja ci powiem, że na pewno robiła mnie, to no. Wiele lepiej. No, w drugiej serii jest taka kwestia, że pojawia się Akatsuki, pojawia się bardzo dużo postaci takich antagonistów, co też jest dla mnie bardzo fajne, bo ja lubię antagonistów. Tak. Ale właśnie coś za coś. Postacie, te, które widzieliśmy cały czas u boku Naruto, zeszły sobie na dalszy plan i przestały się rozwijać. Jeżeli nawet widzieliśmy ich gdzieś tam, jakieś poboczne walki, czy tam Kiba próbujący zaatakować Tobiego, czy tam Tenten walcząca z własnym klonem podczas arku ratowania Kazekage, no to widzieliśmy to samo, albo nawet i gorszej jakości. Jakby pokazali to samo, tylko jakby... Słabiej to wyglądało, nie? Dokładnie to samo miałem powiedzieć. Kwestia jest taka, że na początku samym ja ci powiem, że niektóre postaci, w sensie dla mnie oczywiście, jeżeli chodzi o Naruto, to na samym początku najbardziej lubiłem Naruto po prostu i jego najbardziej lubiłem, ale jestem w stanie zrozumieć i miałem takich kolegów, jak oglądaliśmy gdzieś tam Naruto jeszcze w telewizji, że ich pierwszym wyborem nie był ani Naruto, ani Sasuke, tylko jakiś Rock Lee właśnie, Gara. Ja miałem Garę zawsze. Też bardzo... Tak, znaczy ja jak mówię Rock Lee, to od razu mam w głowie jednego kolegę, który kurde, Rock Lee, do dzisiaj. Ja się nie spodziewałem, że ktoś za Rock Lee, tak mocny fan. Ja lubię Rock Lee, też jest kozak, jeszcze ta walka z Garą, to nie mój typ postaci. Ale w każdym razie no było tak, że każda postać pokazała coś od siebie, tylko że właśnie w Shippudenie to zostało tak...
spłaszczone, ostro i tak, dopiero tak. Gdzieś tam na wojnie okazało się, że każdy z nich trenował, każdy ma jakąś tam nową umiejętność, ale to jest, nie, że była przepaść pomiędzy tymi odcinkami, jeżeli chodzi o ten czas, to jeszcze dodatkowo to było tak mało proporcjonalne, jeżeli chodzi o siłę względem jakiegokolwiek wzmocnienia się głównej trójki. No to w ogóle wydawało mi się takie na siłę. Takie na tej wojnie, takie, wiesz, Kishimoto się obudził, o kurde, to my zaraz kończymy, a ja, wiesz, zapomniałem, że jeszcze mam 20 postaci u boku, no to dobra, nauczyłam się tego. Akurat ten na wojnie, akurat, to jest taki śmieszny przypadek, że ona pokazała się chyba najlepiej z nich wszystkich, może jeszcze tam Lee, i to zaraz sobie też powiemy, przy okazji mówienia o niej, tak? Sobie powiemy. Tak. No i tam jakaś Kiba, Shino, no to zniknięte postacie. Tak, znaczy no, nawet ten, jak ludzie też śmieszkują i to no, prawidłowo, no bo było coś takiego, że Neji na początku był dość ważną postacią, w ogóle geniusz, nie, sklejony Hyuga, po czym w Shippudenie znikł praktycznie na cały Shippuden, żeby na końcu umrzeć. No. I to tyle, co było z tego, no to... z Neji'ego. I teraz nie wiem, czy to jest, wiesz, taki zabieg typu w sumie nie ma co się rozgraniczać na tak wiele postaci, na tak dużo postaci i wymyślać jakieś nowości, albo nie mam na nich pomysłu, więc je oleję wszystkie, żeby nikt nie stracił. Znaczy to nie było tak, że wszystkie, bądźmy szczerzy. Czy po prostu uznajesz, że nie, to zabierze za dużo czasu Antonowego, a mamy na nie świetne pomysły. Chociaż to, wiesz, każdą postać, jakiś trening, to wystarczyłoby nawet 2-3 odcinki, żeby one jakoś zyskały. Tak, nawet przebitki jakieś, że oni trenują, cokolwiek. Wiesz, tak. Mi się teraz podoba to w Boruto, że oni jednak gdzieś tam coś się dzieje w wiosce i tutaj dwie minutki pokazują, jak na przykład sobie Naruto, nie Naruto, tylko Boruto rzuca kunajami i ja takie coś lubię. I tutaj przybudowanie tego brakowało bardzo. Już jeszcze zaczęli od tych treningów Kakashiego, może nie treningu, ale takiego sprawdzanej walki, to jeszcze fajne, ale potem nagle już to znikło i tylko skupiliśmy się na treningu Naruto i coś tam może Sakurę widzieliśmy, ale ona też jakby głównie to obserwowała, jak on trenuje. No Sakura niewiele, tam w sensie no było pokazywane, czy ona jakby miała z buta techniki, bo wiesz, bo jej trening polegał na tym, że nie musimy go widzieć, żeby on się wydarzył. Powiedziano o nim, że jest, ale na przykład już o innych jakby nawet nie... Ja ci powiem, że teraz jak tak mówisz, to ja sobie, wiesz, wiem, że były odcinki, wiem, że były filery, różne osoby trenowały i tak dalej. Pierwsza głupia rzecz to, co mi się kojarzy, po prostu, bo robiłem odcinki, a tak to zapomniałem na śmierć, że Kiba chciał trenować swoje techniki, dlatego Kakashi go poprosił o to i on przyzwał psy i tam mu pomagał. I pierwsza głupia rzecz, bo robiłem na ten temat odcinek, a tak to zapomniałem, ale jedyną postacią jedyną postacią, nie licząc siódemki, Teamu 7, był Rock Lee, bo on po prostu jest taką postacią, że ciągle trenuje, nie? Tak, no tak. Jest tyle. Co by nie było, to wiemy, że on po prostu i tak trenuje. Tak. Możemy się domyślać i to nie muszą pokazywać nam nawet tego treningu, bo Rock Lee trenuje, on teraz siedzi i tam pompki nawala, tak. Nie? No, on sobie śpi i tam, wiesz, ciężarkiem sobie u boku, to wiadomo. Ja pytałem Kishimoto przed nagraniem, czy mogę powiedzieć o tym, a on mówi, dobra, spoko, to nie spoiler tak akurat. No, tak. Także, no tak to zostało przedstawione i tak jak mówię, szkoda, bo była ta przepaść w postaci, hej, mamy ten egzamin na Chunina, wszyscy zostali jakoś tam pokazani, po czym dosłownie do wojny były jakieś tam urywki, nikt nie pokazał niczego więcej, można powiedzieć, oprócz tego, co już widzieliśmy z ich jakby umiejętności, tylko hej, teraz jestem trochę szybszy, hej, teraz może trochę Czego też nie widzieliśmy, tylko to powiedzieli, nie? Jakby nie odczuliśmy tego. Tak. Bo nawet jeżeli, możemy powiedzieć sobie, że okej, nie dostali screen time'u, bo weszło Akatsuki, które było bardzo fajne i które się podobało ludziom, więc jakby nie zamienilibyśmy tego, żeby zobaczyć więcej ten, ale jeżeli już się pokazywała tam w kilku momentach, no to było straszne, bo może przejdźmy sobie od razu do ten w tym takim przejściu. Czy jeszcze tam? Tak, chcesz od razu ten zacząć? Bo tak mam ją pierwszy na liście. Na grubo? Tak, na grubo. Ja mam ostatnią, bo odpaliłem sobie obrazek z Google'a, tam pisałem co tam, Naruto Genin, coś takiego i po prostu był obrazek i każdym po kolei leciałem i akurat ten był ostatni. Co zabawne, Shino był pierwszy, a ten była ostatnia, jakby jeden i drugi zamyka listę z jednej strony. Mi się od razu Shippudenie, najbardziej mi się od razu Shippudenie w arku z Kazekage mi się od razu kojarzy, że widzieliśmy właśnie
W pierwszej serii powiedzmy, że to jeszcze jakoś działało, bo to jeszcze nie było tych kosmicznych technik, jakichś, wiesz, Rasengan, czy Rasengan tam już był pod koniec, ale nie było, wiesz, no wiadomo, jakiś super mega technik, to jej ten kunai jakoś tam działały. Ale no w drugiej serii ona robi dosłownie to samo, tylko z większą jakby ilością i jej siła, powiedzmy siła, polega na tym, że ona przyzywa kunaje ze zwojów. I o tyle to jest słabe, że każdy potrafi to zrobić. Każdy potrafi przyzwać. Tak. I każdy też się posługuje kunajem jak, jakiś sposób. I w sumie nie, ma, nie widziałem osoby, która robi to źle. Tyle do, tyle, no. Tak, znaczy tyle wiesz, że ten to wiesz, to jest specjalnie taka nazwa, że chodzi 10 na 10, nie? Że ona ma cela w teorii 100%. Co okej, jakby spoko, więc można, wiesz, już śmiało z buta uznać, że w większości momentów ona jest w narzędziach lepsza od kogokolwiek. No powiedzmy, że Sasuke na przykład jest też bardzo dobry, w ogóle Uchiha są bardzo dobrzy w kunajach, tak? Tak, tak, no i Itachi. Wiemy jak ten też, Shuriken Jutsu. Tak, ostatnio przeczytałem, że Sakura na databooku, że Sakura też jest bardzo dobra na przykład to. Więc ten to nie jest taka unikalna umiejętność, to jest rzucanie kunajami i celność, to jest podstawa Shinobi. To jest coś, od czego zaczynasz i ona się jakby zatrzymała na tej podstawówce, na tej szóstej klasie i już jakby nie idzie dalej, nie zrobił nic więcej. I czego mi u niej brakuje? Chciałbym właśnie, jeżeli ona jest taka dobra z tymi broniami, bo to bardzo, bardzo fajnie pokazali to na wojnie, nie? Bo ona, bo to jest następny dopiero przeskok moment, dopiero zobaczyliśmy, jak walczyła ze swoim klonem, rzucała się kunajami nawzajem, to było straszne i bardzo nudne, to do skipowania było po prostu. I nagle wielki przeskok, tam może gdzieś w filerach, to jest nieważne, bo to nie jest kanoniczne, i widzimy ją na wojnie, jak zdobywa broń. Tak? Ta, baszoseny jakieś tam. Jak, jakby zdobyła broń ręczną. Pamiętasz? Ta, co wysysa czakrę. I pokazała się bardzo dobrze, bo ona stała się nagle OP. Nagle zaczynała tam nad morzem, w tych, rozwalać wszystko w koło. I naprawdę mówię, ten, co jest? No, to naprawdę wygląda dobrze. I czego mi jej brakuje? No. I brakuje według mnie takiego czegoś, że właśnie, nie wiem, ona mogłaby się posługiwać jakąś kataną lub właśnie jakąś bronią. Tak, kurde, nawet dosłownie to samo napisane. Przeczytam po prostu, co napisałem. No. Tutaj osobiście przypiąłbym jej na stałe jakiś fajny mieczyk albo łuk, z racji, że jest ekspertką od narzędzi, jej cel to w teorii 100%. Mhm. I nawet już nie chodzi o, wiesz, katanę, bo dużo osób ma katanę i tak dalej, to pomyślałem, hej, może jakiś łuk, nie? No chociażby. To jest niby świat ninja, shinobi, ale nie jest powiedziane, że, że nie można tego mieć, bo na przykład widzimy Sasuke z kataną. Sasuke też, no, i jakoś, jakoś sobie radzi bardzo dobrze z tym. I te bronie naprawdę fajnie wyglądają w tym Naruto. I brakowało tego rzeczywiście, bo na przykład, nie wiem, powiedzmy walka B z tymi kunajami w zębach. To taki, powiedzmy, Zoro style z One Piece'a. No i to naprawdę było fajne i fajne do oglądania, nie tylko rzucanie się technikami. I walka w tej jutsu. Nie wszystko polega właśnie na jakichś katonach, potężnych ten. Niektóre, znaczy, no kurde, jak ja sobie przypomnę najlepsze walki z Naruto, to one nie polegają wcale na walce Rasengan versus Chidori, nie? Nie na przywołaniu meteorytu, tylko hej, Madara jak klepie tych wszystkich na wojnie. No. To jest najlepsze do oglądania, takie taijutsu, walka, takie walki mieczami. Tak, walka taijutsu Naruto i Sasuke na końcu. No kurde, to jest przecież kozak, wiesz, bo potem to nie? się wszystko sprowadzało do tego, że rzucały się na ciebie cztery klony cienia Naruto. Tak. I gość łapał ostatniego, zabija go i mówi, dobra, wygrałem. O nie, klon sobie znika, Naruto wychodzi z podziemi, bum, bum, Rasengan, nie? I to się tak zazwyczaj kończyło. I to mi się w tym nie podobało, ale oczywiście było wiele fajnych walk, nie wiem, Itachi Sasuke, gdzie ta walka wręcz, to było połączenie idealne, bo to była połączenie walki wręcz, takiej taktyki. Nie, to była piękna walka, jest tak samo. Tak, i Genjutsu, tam dużo było, wszystko było, dosłownie wszystko było zmieszane, całe to uniwersum Naruto w kolebce. Genjutsu i Genjutsu było. Tak, to jest jedna z najlepszych walk. O ile, szkoda, że się, czyli szkoda, dowiedzieliśmy się, że Itachi manipulował tą walką, to troszeczkę tej walce, powiedzmy, odtegowuje, ale nadal. No i tak samo Killer Bee i Sasuke, co, to była znowu walka wręcz, nie? Madara kontra cała tam armia, to też są najlepsze walki, czyli te, które jakby właśnie prowadziły się wręcz i ten mogła być taką postacią, która mówi nas, no fajnie się ją ogląda, i brakowało tylko tej jednej rzeczy i na wojnie pokazali, że jednak się dało troszeczkę screen time'u jej dać, jakoś fabuła na tym nie ucierpiała i fajnie się pokazała na tej wojnie, szkoda wiesz, tylko, że nie widzieliśmy tego troszeczkę wcześniej, właśnie na początku Shippudena może, że ona jednak jest tą szermierką, nawet żebyśmy po prostu widzieli, że ona nią jest, a nie, że ona dalej rzuca tymi swoimi kunajami nie wiadomo gdzie, no
Słabo. Tak, znaczy, no wiesz, to jakby nie... Dziwne by było, jakby od razu siedziała z jakimś Basoshenem czy coś, z jakimiś potężnymi po prostu brońmi, które są bardzo, bardzo OP. Ale z drugiej strony są mistrzowie miecza, nie? Tak, tak, o mistrzowie miecza, którzy też, no, to też możemy zaliczyć do plutych postaci znaczy, troszeczkę. Tak, 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 oczywista sprawa, ale wiesz, chodzi mi o to, że te miecze jakby one same z siebie mają już jakąś umiejętność. Mhm. Dlaczego ten takiej nie ma, nie? Tak, tak. Dlaczego... Ona ma po prostu podstawowe narzędzia ninja, tak. Potrafi się nimi posługiwać, ale to jest takie no biedne ona, w porównaniu do wszystkiego. Ona zatrzymała się na Akademii Ninja, gdzie tak. Kunaje, rzucanie kunajem, rzucanie przyzywanie ze zwojów było podstawą. Ona tylko robi to samo, tylko w większych ilościach po prostu naraz. Mm-hmm. No słabo. Tak. Ma po prostu więcej tych zwoi, to polega na jej siła, jej większa siła potem skiwy polega na tym, że ma więcej tych zwoi i z większą częstotliwością rzuca to. I to jest praktycznie żadna moc. No i tak, całe. Nie, no bo później to już to, co robiło wrażenie na początku, przestało mieć znaczenie, jak zaczęli się nawalać meteorytami, to te wszystkie tak, kunaje, ten, wybuchowe notki, to już było zabawne, że to w ogóle co, już każdy wiedział, że ta wybuchowa notka to prawie nic nikomu nie zrobi. A ci powiem ciekawostkę, nie. Że w Boruto wracają do tego, mimo tego, że są te lasery, jakieś miecze świetlne tak. I tak dalej, to ci powiem, że tych kunaje bardzo często coś robią. Te kanaje naprawdę potrafią i zaskoczyć, i zabić. Na dodatek wybuchowe notki również. Więc to ciekawe połączenie jest wiesz, Boruto. Później też wrócili, przecież mówię, Madara też w tej walce taijutsu, co napierał na całe Shinobi Alliance. Najpierw dał ich z taijutsu, i z kunajów, i z wybuchowych notek. Później przecież Tobirama przyzywał notki nieskończone, tak, nie? Tak. Tą techniką. No on bardziej brał to od tych ninja, co mieli, bo same ramę rączki. Tak, 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 tak. I to tak, fajnie, to była piękna walka, to wiadomo. To każdy pewnie zna na pamięć. Ale wiesz, chodzi mi o to, że no to może coś robić, ale to zostało po prostu biedne to tak, już później. To nazwa, może coś robić, ale... Ta nazwa ninja, przecież mi się kamerka trzęsie, bo jest to taki statyw, ale będzie żyć chyba. Dobra, jakoś to się... Przeżyją. Tak, przeżyją. Najwyżej niech nie oglądają, prosto. Najwyżej będą słuchać. Ale ten... Dobra, więc ja bym dla ten dał jakieś narzędzie, po prostu takie stałe... co będzie dla niej symboliczne i będzie jakby symbolem jej po prostu, nie? Tak jak, nie wiem, na... Sasuke ma ten swój mieczyk, Kusaranagi, czy jak to się nazywa, może powiedziałem kompletnie inną nazwę, nie wiem, spalone. Żeby ten miała też jakąś taką broń, jak jeden z mistrzów miecza, powiedzmy. Może być też to łuk. Łuki też się pojawiały, rzadko, ale się pojawiały. Na przykład Kidomaru miał łuk. No. Przecież Susano Sasuke też ma. Tak, tak. Łuk. Powiedzmy, że to... Więc to coś tu można by podziałać. To jest pole do popisu, bo zobacz, że nie ma tego za bardzo, więc mogliby coś z tym wykminić, tak, prawda? I to nie byłoby takie trudne, bo widzisz, padliśmy praktycznie na ten sam pomysł, bo to się od razu z nią kojarzy. Bo aktualnie tak. Ona nam się kojarzy jakby... zatrzymaniem się w rozwoju w podstawówce i tyle. I naprawdę nie trudno wymyślić coś dla osoby, która posługuje się broniami, jakby kunajami, no po prostu dajcie jej broń i tyle. Tak, no. I jak ma celność 100%, to może lepiej dać jej właśnie nie mieczyk, tylko właśnie coś, co rzeczywiście, wiesz, będzie miało też aluzję do tej jej nazwy, tak, tak. Czyli mam 100% celności. Wiesz, no, w teorii, ona niby nie? Walczy wszystkim, jakby wszystkimi broniami, więc fajnie jakby miała i łuk, i powiedzmy, i jeszcze coś tam, jakieś, nie wiem, w rękach jakąś, wiesz, jakąś trutkę taką, wiesz, ze strzałkę. No, tu jest sporo pola do mogłaby popisu. Mogłaby mieć rzeczy, tak. Tak, sporo do popisu właśnie, że ona tymi broniami potrafi się posługiwać. To czemu ona nimi tylko rzuca? Mhm. No Boże. No, bardzo boli. Ja bym dałbym jej jakiegoś przywołańca, bo w drużynie ten Rock Lee, Nenji nie ma za bardzo, no nie ma tam Na przykład teraz mi się wiesz kojarzyło, jak powiedziałeś przywołańca, Jujutsu Kaisen jest taka panda, która nosi bronię dla takiej typiary, która ten, no i na przykład taki chowaniec, który na plecach, taki duży chowaniec, powiedzmy taka panda duża, która nosi bronię po prostu na plecach i ona jakby jej podaje te bronie i jakby jest takim transporterem jej. To też byłoby spoko. Tym bardziej, że ona jest dobra w tym przywołaniu, bo ona używa go od początku, nie? Ona nieraz wykorzystuje to przywołanie, tylko że narzędzia niby na tym bazuje, nie? Ale wiemy, że każdy potrafi to robić i nikt tego nie robi, bo możliwe, że to jest dla wielu osób useless. Ja bym po prostu dał jakieś indywidualnego przywołańca. Nie musi to być też przywołanie z postaci hej, będę nosił ci bronię. Może być to... broń, przywołanie z broń, jak na przykład Hiruzen miał Enme. No. Wykorzystał to jako broń. To... Czemu nie taki, nie? Mogliby walczyć albo razem, albo jeszcze dodatkowo właśnie mógłby się zmieniać w jakieś rzeczy. Albo czemu nie przywołanie, który zmienia swoje kształty, nie wiem, właśnie w łuk, czemu nie może się zmienić w miecz? No, to taki też fairy tale vibe'ik.
I wiesz, też sobie to, mogę sobie to wyobrazić. Ja nie oglądałem, a to wymyśliłem, to co mają tutaj ten, chińskie to ludzie mówić, jak oni oglądają. To pewnie wiedzieli, tak. Że tam z Fairytale'a, czy tam jak mówię, to o Fairytale'u, czy One Piece'a, bo ja wszystkie, Jezu, ty, jak kamerka mi się trzęsie aż za mocno, wiesz, ja muszę odejść od biurka, bo mnie zabiją, dobra. Ja nie ruszam w ogóle biurka ogólnie. Ja mam ADHD, jak mówię, ja muszę się ruszać, tym kamień, nogami, głową, więc tak to wygląda, ale chyba będzie okej, dobra. No i jeszcze. Prócz przywołańca i jakiejś takiej broni jako symbolu, czemu na przykład nie mogła się zwrócić do Asumy tak jak Naruto, żeby wiesz, wzmocnić swoją broń naturą jakąś, czakry, bo nie tylko wiatr to zmienia, bo ja będę robił dopiero odcinek na ten temat, ale jest tak, że każda natura coś tam daje innego, jako wzmocnienie do broni czy innych rzeczy i mogłaby tego użyć. No tyle, że ten jest chyba jedną z najbardziej olanych postaci w ogóle. Wiecie dlaczego? Bo jak weźmiecie sobie losową postać, którą chociaż kojarzycie i sprawdzicie na wiki, to ona ma chociaż naturę. Ten nie ma żadnej natury czakry, czaisz? Sprawdzałem. Możemy to fabularnie wyjaśnić tak, po prostu to wszystko, że po prostu jej się nie chciało. I tyle. Może jej się po prostu nie chciało. Mhm. I fabuła wyjaśniona. Tak, no tylko to wiesz, to fabuła jest zależna od tego, kto ją tworzy, a ona została no po prostu opluta, jakby, no nie ma co tu mówić. Tak, nie możemy oczekiwać, że każda postać zostanie jakoś coś tam, jakieś tam, wiadomo. Mhm. Ale widzisz, nawet takie rzeczy można by jej dać jakoś, tak. Wiesz, tak jako progres. Pokazać po prostu na chwilkę. Chuninie, no? Na walce o Chunin, jako ten, orangę Chunina, mogłaby tam przegrać z tą Temari, ale później gdzieś się wzmacnia, nie wiem, dostaje właśnie, znajduje miecz, czy jakąś tam rzecz, uczy się nowego przywołańca i to, wiesz, może być co jakiś czas, co, nie wiem, 50 odcinków, tam dwa odcinki, gdzie ona coś pokaże nowego i to już wystarczy jakby tak, ludziom, tak, nie? Tak. Widać, że się wzmocniłeś, a nie masz ten koniec, urwany jest w momencie, w którym ona przegrywa z Temari i dopiero na wojnie coś tam pokazuje nowego. No to jest trochę... Jeszcze na wojnie coś pokazali, to przynajmniej tyle, że coś tam pokazali, chociaż to nie była jej moc, to jest takie kolejne oplucie. Mm-hmm. Więc przejdźmy sobie może do Shino od razu. Nie, wiesz co, już jak lecimy, to może pójdźmy całymi tymami, nie? Tak? Więc pójdźmy teraz na przykład Rock Lee, później pójdziemy dalej, nie? Więc ja bym się teraz Rock Lee i to jest przypadek, w którym nie nazwałbym go olanym, bo jakby... Wiesz, że on właśnie trenuje, nie? Tak jak mówiłem, tak, on teraz pompki robi. I co, on robi trening fizyczny nad siłą, szybkością... I ewentualnie co może pokazać dalej, to otwieranie kolejnych bram. Tylko że znowu tutaj był ten time skip, że on na egzaminie na Chunina otworzył ile bram? 4? Już nie pamiętam. No, to może i tak, ale. Nie chcę tutaj wprowadzać to tak błąd. W sumie jest. W każdym razie na pewno było tak, że wiesz, on tworzył te bramy powiedzmy 4, a później już na wojnie otwierał chyba ich 6. Tak, 6 otworzył na wojnie. Tak, tak. I jeszcze mu zostają te dwie bramy, nie? I oczywiście on mógłby... Czy on Boruto już umiał 8 prawdopodobnie, tak? To tyle wiemy. Aha, no wiesz, tutaj nie ma czego się spodziewać, jakby wszyscy wiedzą jaka jest jego siła i jak dla mnie to jest spoko. Dzięki temu, że też widzimy Gaja, prawda? Bo to jest powiedzmy kopa. Tak, jego. Właśnie to samo chciałem powiedzieć, bo jakby Rock Lee równa się Gaj i po prostu, nie? W sensie w którymś momencie Rock Lee będzie na poziomie Gaja, będzie potrafił używać 8 bramy. I może nawet go prześcignie, co jest bardzo prawdopodobne w uniwersum Naruto. I wiesz co, fajnie by było jakby on tym ciężkim treningiem nawet wykminił jakiś sposób, żeby nie mieć tych aż takich negatywnych efektów, nie? Na przykład, żeby mógł używać czasem 8 bramy. Mi się wydaje, i że ona go nie zabije, jakiś tam myk. Mogłoby to się zdarzyć. Niekoniecznie musi to zrobić w Shippudenie. Fajne by to było na przyszłość, o ile oczywiście to nie będzie tak jak z Kamui Kakashiego na początku Shippudena, że on przez 10 minut próbuje Deidara złapać, a później używa go cały czas bez praktycznie niczego, nie? Bez żadnych negatywnych skutków. Żeby nie było tak, że Rock Lee, wow, wymyśliłem nowy sposób, jak przejrzeć 8 bramę, więc teraz jej będę używał co odcinek. Wiesz, mi się wydaje, wiesz co zrobią w Boruto? Mi się wydaje nawet, że znerfią tego Rock Lee, bo to jest zbyt silne. On nie może mieć 8 bramy i to jeszcze silniejszy od Gaja. Bo będą musieli znowu tak robić, że o, Rock Lee jest poza wioską, Rock Lee nie ma, Rock Lee gdzieś tam jest i to jest takie mało logiczne i wydaje mi się, że przyjdzie moment, w którym Rock Lee, powiedzą nam, że Rock Lee
nie wiem, zachoruje, cokolwiek, powiedzą nam, że jednak tej ósmej bramy nie może użyć, bo to jest po prostu za silne. To jest za silne, to jest kamikadze, która pokona 95% uniwersum, nawet w tej chwili prawdopodobnie. Mhm. Tak, nie, no to tu się zgadzam, w sensie chodzi mi o to, że tak mogą rozbudować, ale nie przeszkadza mi w ogóle, jak Rock Lee został przedstawiony, no bo wiadomo, że on trenował cały czas, jakby wszystko zostało nam od razu przedstawione, no i tak pewnie było, że wiesz, że jak Masashi sobie pisał tą mangę, to stwierdził, dobra, to będzie jakieś tam 8 bram, ja teraz pokażę 4, może kiedyś wrócę do tego, nie? Mhm. I później już się zaczęło to zrobić za silne, no już musiał pokazać tak, jak pokazał to. Mm. No i też mi się ten Lee podobał, czyli w sensie nie mam żadnych przeciwwskazań, wiemy właśnie, jak może być silny, wiemy, że cały czas trenuje. I coś tam, jeżeli coś tam widzieliśmy, no to na przykład na wojnie pokazał też swoją moc i to w walce z Madarą. Może nie jakoś, wiadomo, nie był na jego poziomie, żeby się z nim bić, ale sporo pomógł. Mhm. No, bo widzisz, tutaj nie ma co za bardzo dodawać. Bo to jest Gaj, nie? Gaj jest okej, Gaj jest fajnie zrobiony, ale i to jego kopia, więc jest tak samo po prostu. Tak, no po prostu on wiadomo, że z roku tam na rok jest coraz szybszy, coraz silniejszy, no i tyle. Jakby nie dodasz mu żadnej broni, bo po co? W sensie on walczy taijutsu, on nie potrafi jutsu nie potrafi robić, więc Rock Lee jest po prostu okej. No Rock Lee jest po prostu sobą, to jest postać, która bije się w taijutsu. Nic mu nie trzeba, jest przedstawiony bardzo dobrze. Po prostu jest przedstawiony dobrze. Od pierwszej serii i wiemy dalej, jak to będzie. No, wiemy, jak to będzie się toczyć. Właśnie cały czas możemy wspomnieć znowu o tym. Tak samo jak Gaj i tyle. Tak. I nie ma co tutaj gadać, bo zaraz będziemy powtarzać dosłownie to samo. A już wszystko zostało powiedziane. Nie ma co dodawać. I jest ten nieszczęsny Neji, no bo jest bardzo nieszczęsny. No zobacz, że on tak naprawdę był jakkolwiek budowany, jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, fabułę, jego historię, do egzaminu na Chunina z walką z Naruto. No tutaj nie? Mam takie małe dostał niby swój moment i był nazywany największym geniuszem swojego pokolenia, powiedzmy sobie, nie? Możliwe, że większy niż Sasuke i to jakby w pierwszej serii, gdzie Byakugan był na równi z Sharinganem, jak nie lepszy. Człowieku, ja nie wiem, czy oni nie mówili nawet, że Byakugan był lepszy. Możliwe, że nawet, raczej to nie jest potwierdzone informacji, ale właśnie tak mi się wydaje, że... Raczej musiałbym obejrzeć na nowo, ale tak mi się po prostu zdaje. To już jakby co, nie łapcie mnie za słowa. Zdaje mi się, że było mówione, że Byakugan to jest totalny kozak. Jestem w stanie to stwierdzić sam, w sensie Byakugan, jakby dobrze rozwinięty, takiego Nejiego w pierwszej serii, może być silniejszy oczywiście od jednego Tomoe Sharingana, czy tam dwa Tomoe Sasuke. Bo no... Jasna sprawa. No, to bardzo wiele... Ale to tyle. To tyle można byłoby powiedzieć, że tak, że Byakugan był w pierwszej serii lepszy od Sharingana, dlatego, że z Sharingana nic nie wiedzieliśmy. W sensie... Ile maksymalny był? Dwa Tomoe były największe? Dwa Tomoe, a trzy Tomoe dostał jakby pod wodospadem, z tego co dobrze kojarzę. Więc w walce jakby z Garą miał... Więc... O ile pamiętam, miał dwa. Do MS-a jeszcze daleko, a jeden, dwa, trzy Tomoe to są takie, no wiadomo, jakieś tam wzmocnienie. Ale w tym momencie to nie ma takiego znaczenia, dopiero MS się liczy, nie? Więc Neji jest nieszczęsny, jak cały klan Hyuga, bo Byakugan to jest tak oplute do jutsu, że Boże. W sensie on ma dużo, w teorii bardzo dużo do powiedzenia, ten Byakugan, bo jak robiłem odcinek, to naprawdę, ta lista jest ogromna i on jest praktycznie, jakbyś wziął zalety zwykłego Byakugana, VS zalety tam zwykłego Sharingana do trzech Tomoe, to Byakugan zdecydowanie wygrywa, nie? Mhm. Ale później dosłownie przestali go rozwijać. Wiesz, rozwijanie tego Byakugana tyczy się tak samo rozwijaniem klanów, w sensie dlatego to ucierpiało prawdopodobnie, bo na przykład, kogo znamy silnego z klanu Hyuga? Jakby nikogo. Tych jakby te głowy coś tam pokazały na tej wojnie, ale jakieś walki wręcz z Bejem i Zetsu i praktycznie nic więcej. I tak samo się zastanawiam, na przykład nad Uchihami, czy oni naprawdę byli tak silni, bo nie wiem, jeżeli Itachi zabija ich sobie sam z Tobim, po prostu cały klan, który jest bardzo liczny i obawia się jedynie Fugaku, czy oni naprawdę byli tak silni? Fabułka, wiadomo. Tak. Normalnie by raczej nie był w stanie. I to jest właśnie jakby zahamowany rozwój klanów spowodował troszeczkę to, że Byakugan został okruty, bo nie zobaczyliśmy innej silnej osoby. Ja ci powiem, że nawet zrobiłem, ja się nie rozdrabniałem na Neji i oddzielnie Hinata. Ja napisałem po prostu Hinata / Neji.
No. Bo tutaj można powiedzieć dosłownie to samo. Tak, tak. Oni walczą w ten sam sposób. I w pewnym momencie no Hinata na arku z Painem już zaczęła coś pokazywać, w sensie jakiś tam progres, który zrobiła przez te lata. A nawet Neji wtedy chyba nadal nic nie miał nowego, nie? Tylko te tak, coś tam kajte cały czas. Mogliśmy odnieść wrażenie, że Hinata jakby jest wyżej od Neji'ego przez chwilę. Ale tak, powiedzmy, że Hinata tak dążyła całą serię do tego, żeby być z Mywarą, co mnie bardzo boli. Ale to już też inny temat jest. Ja tam uwielbiam Hinatę, także akurat... Są Sakura her. Ale jeżeli mówimy o kwestii siły, to znowu oczywiście jest to sama sytuacja, czyli jest to do momentu egzaminu do Chunina, na Chunina. I później totalne olanie aż praktycznie do wojny, w której akurat, znaczy nie, Hinata pokazała coś w arku z Painem, bo miała te pięści lwy, nie? Tak, tak. A Neji już nie. Neji dosłownie nic nowego chyba nie jakby pokazał. Nie widzieliśmy. Samego nie widzieliśmy końca tego niestety. On miał, wiesz, tak, to było słabe, że tak samo pokazali nam jakby ten okrąg, w którym jeżeli ktoś wejdzie, to dostaje ileś tam ciosów, jakieś punkty czakry. Mm-hmm, 64. Tak, tak. No i to na tym się skończyło, bo on potem na wojnie używał tylko tego. I koniec. A Byakugan ma sporo możliwości. W większości tych postaci jest tak, że na początku ich zbudowano, jakby każdy miał unikalną, powiedzmy, moc oprócz właśnie tej Hinaty, bo Neji używał tego samego, tylko ona była w tym gorsza. I no i później na tym się zatrzymało to wszystko, nie? I ewentualnie jak już rozwinęli to trochę na wojnie, ale to był taki timeskip i po prostu tak jakby, nie wiem, po prostu wbili kolejny level, ale dopiero na wojnie, nie? Tak, bo tak, przez ten okres czasu cały... O Jezu, znowu powiedziałem okres czasu, będą się dopierdzielać. Nie. Przez ten cały czas nikt z nich po prostu nie pokazał nic nowego, a mogliby to rozłożyć w czasie, tak jak mówiłem przedtem. Co 50 odcinków, kawałek tam historii jednego, drugiego, trzeciego. Nie trzeba przecież rozdrabniać się na osobno ten. Tylko można mieć cały team, który trenuje. Było tak wiele razy, ale znowu... Wow, my trenujemy, pokażcie jak się bijemy ze swoim sensejem i nie robimy nic kompletnie nowego. No właśnie, to jest właśnie te nowości, to bardzo boli. No najbardziej u Neji'ego mnie boli to jakby, że nic nowego nie pokazali po prostu, ale to jest Byakugan, tak, czyli jakby oko Otsutsuki. No trochę to są tak niewykorzystany potencjał i to już na maksa. Ja bym ci powiedział, że w kwestii tego nie trzeba nawet brać nowych rzeczy, żeby ich fajnie rozbudować, bo te pięści wystarczyłoby je rozbudować, w sensie wzmocnić. A wyobraź sobie teraz, że no, te pięści to tylko jakby taka niepełna forma i wyobraź sobie, że taka pełna forma to jakby cały jesteś z tej czakry i jakby wiesz, Naruto jest Kurama mode, to zamienia się w takiego niebieskiego. Wiem, ale mam kilka takich modów na inne postacie, tak że nie wpisywałem tutaj, nawet myślę, że to nie miałoby aż takiego sensu. Przecież oni głównie walczą pięściami, więc mogło zostać by to na pięści, nie? No tak, zostałoby, tak czy ale inaczej. Kwestia jest tego, że zobacz, oni nam to przedstawili, tylko Hinata to pokazała bodajże. I chyba w anime jeszcze jej siostra Hanabi. Ja mam jakieś flashbacki, że Neji też to umiał, ale tutaj nie potwierdzę już na 100%. Nie było na bank Neji'ego, bo... Czy to dobra, może się już nie będę powiedzieć. W każdym razie sprawdzałem to przed tym nagraniem i zdaje mi się, że Neji'ego tam nie było. Była chyba tylko Hinata i tylko Hanabi. Jakby podpisanie pod tą techniką. Ale Hanabi tylko i wyłącznie była w anime, z tego co pamiętam. No i w każdym razie wystarczyło dać to jako kolejny poziom ich wszystkich, nie? I mogliby to jeszcze zwiększać, nie wiem, większa ta czakra pięści i do tego mogliby dodać, że wiesz, w ramach rozwoju można by to jakby powiększyć do tego stopnia, że mieliby coś na metr od siebie chociaż, a nie tylko bezpośredni kontakt, bo Hyuga traci na tym, że oni są, wiesz, kozaki totalne w zwarciu, ale co z tego, jak wszystko, co leci na nich, musi zostać przyjęte jakby na klatę, nie? Muszą to rozwalić pięścią, a nie mają kompletnie nic, żeby rozwalić cokolwiek na dystans. I gdyby mieli te pięści, gdyby Neji miał te pięści, nie? Gdyby on już, no znowu był poziom dalej niż Hinata, powiedzmy, i miałby ten ręcz trochę większy, to może nawet by się obronił przed tymi kawałkami drewna, przed którymi umarł. No, oni ogólnie ręcz mają, w sensie robią ten kręciołek swój i odbijają wszystko wokół, tylko to jest właśnie problem taki, że cokolwiek na nich leci, muszą odbijać tym i potem mają jakiś cooldown na to. To samo, to tak, w taki mają sposób, cooldown i mają ten, wiesz... To w taki sposób zginął w ogóle, nie? Że odbił właśnie tą techniką. 359 stopni, tak, tak. Ten jeden to jest to, stopień to jest ta właśnie jakby jest, powiedzmy ręczowa technika, która tam bije wszystko wokół tymi pięściami, mimo właśnie bardzo ogromnych tam
iluś tam metrów, no właśnie na, tak, naokoło, no i właśnie on użył tego na wojnie, odbił sobie drzwi. Tylko, że znowu, to jest i... typowo defensywne, nie? W sensie... Tak, nie podejdziesz do niego po prostu. To ci nie posłuży za bardzo do ten. Chodzi o to, że widzisz, jak jeszcze widzę Nadziego na jakiś tam dystans, nawet w Skidomaru coś tam pokazał, tylko problem w tym, że to jest jeden versus jeden, nie? I teraz... oni są typowo taijutsu, więc po co to tak aż wymyślać na dystans, tylko że o Boże, Rock Lee nadrabia tą szybkością, jest tak szybki, że jemu nie potrzeba walczyć na wiesz, dystans, możemy dodać, nie? On będzie zaraz w mgnieniu oko za tobą. Możemy dodać, że Neji był fabularnie silniejszy od Lee, to łatwo dodać, tak, i Lee zawsze marzył tak o pokonaniu go i nigdy nie mógł tego zrobić i nigdy go nie pokonał. Co jest bzdurne dla mnie w tym momencie, wiesz, nie? No, chciałbym zobaczyć tą walkę. Tak. Nie wiem, jakby musieli rozwinąć Nejiego, żeby on wygrał z Lee. Później już mówię, na przykład w Shippudenie, gdzie on potrafił otworzyć, może, nie wiem, 6 może w końcu by się gdzie pokazał jakoś, bo to tak, co zauważyliśmy, to naprawdę nic wielkiego. A zabicie go na no wojnie, to było takie, wiesz, Kishimoto to jest znowu taka pobudka. Kishimoto się obudził, kurde, jest wojna, jest już tak daleko zaszliśmy i nikt nie zginął. Musimy kogoś zabić, żeby było dramatycznie, żeby poruszyć tak Naruto. Wow. I kogo tu wybrać? Mamy ten, nikt się nie przejmie. Mamy Shino, nikt go nie pamięta. Ino, po co? Tak. I wiesz, myślisz sobie, Neji w sumie miał swój moment w pierwszej serii, była mowa o przeznaczeniu, no, tak, może ten Neji troszeczkę ich ruszy. No to dajemy. Jak rozumiem zamysł, tak to tak wyszło kompletnie tragicznie, nie? Znaczy samo wykonanie było tragiczne, bo tak, to było kompletnie nieporuszające, nie wiem, ktokolwiek tak się przejął tym, znaczy ja się przejąłem tym i powiedziałem, co? Nie no, co? Kurwa, wstawaj, co jest? Ja miałem identycznie, że w sensie, o! No, takie znaczy, o! Być może jak ten, jak oglądałem to za pierwszy raz, to miałem takie, o nie! I odcinek później, dawaj się napierdzielamy, nie? W sensie to... No. To nie miało żadnych konsekwencji ze sobą. Jak masz Jiraiya, który umarł, nie? No to przynajmniej Naruto przez kilka odcinków jest mega smutny. Mi się tak to podoba, że widzisz gościa, który jest cały czas uśmiechnięty, ale coś go ruszyło. No to no, miało to jakieś znaczenie. To było chociaż, porządne. Nie? A Neji... Tak samo z Sasuke było, nie? No. Sasuke nie tylko właśnie był rozwalony psychicznie, ale już całkiem mu odwaliło. Tak. I to też jest no fajnie pokazane. No ale Neji sobie zginął. Coś tam łezki uronili. Hinata liścia sprzedała Naruto i budzimy się, bo jesteśmy na wojnie. Tak, to też nie jest był dobry moment dla smutki, to też wiadomo. I to szkoda, że no dało się sobie przedstawić, wiesz, nie widzieliśmy jakichś specjalnych flashbacków jego, nie byliśmy przygotowani na to. Niby to jest taka, wiesz, wojna, nagła śmierć, nie wiadomo kto kiedy zginie. Tak. Ale nagle, jeżeli przez 150 odcinków nikt nie ginie, nagle ginie postać, której nie było przez 300 i potem przez kolejne 150 odcinków nikt nie ginie, no to jest takie, dobra, po co? Jeżeli już, po co? Tak, ale ja ci powiem, że mi bardziej szkoda było tych... Shukaku. Ojców tak. Inoshikacho. Tak, no. nic leżego. No to było smutne, że leci na nich ta potężna bomba i oni nic z tym nie mogą już zrobić. Tak, i oni odeszli... A oni jeszcze te chwilę tak gadają z nimi, żeby się pożegnać. To tak, było, tak. Ciarki mam oni teraz, oni odeszli, nie? Z honorem. Wiesz, to jeszcze w Boruto jest rozwinięte. To ci tak powiem, że więcej jest pokazane w Boruto. A. Jeżeli więcej no ich rozmów i tak dalej, to jest fajne. I jest cały ten odcinek poświęcony, bo to jest taki dzień, jakby rocznica wojny, nie? I to sam Shikamaru sobie gada z Ino, wspominają i to jest bardzo fajne. Tylko dodam, że to jest jeszcze spoko, bardziej rozwinięte. One Nejiego nic nie słyszymy. Co na dodatek, co jeszcze gorsze, robią z nim jakieś gagi. W sensie, że on sobie wychodzi jako duch, pokazuje okejkę. I to jeszcze w tych odcinkach kanonicznych. No jeżeli nie tylko nie powodują tego, że nie jest nam szkoda tej postaci, tylko jeszcze powodują, że to jest dla nas nawet, próbują zrobić tak, żeby to było dla nas zabawne nawet. No, takie 2 na 10 powiem. No, także wracając do tego, bo odlecieliśmy znowu. Rozwinąć Byakugana, w sensie wystarczyłoby moim zdaniem rozwinąć te pięści, nie? Żeby, bo to było takie coś, hej, Byakugan ma ten jeden stopień bodajże niedoskonałości, to teraz... akceptujemy to, nic z tym nie robimy, nie? Tak. Nie próbujemy jakby temu przeciwdziałać. Coś tam te Kaiten, już nie pamiętam dokładnie, obkręcało się, jakaś to była obrona, jeden na jednego Neji mógł walczyć właśnie za pomocą tych blokowania Tenketsu. O, wiesz co, warto też dodać? To było... Do jego siły? Że w Shippudenie w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że Neji jest Joninem, jako jeden z pierwszych niewielu. A. Wszyscy zostali Chuninami już, ale Neji... Kto tam jeszcze? Temari, Kankuro i jeszcze, przypomnij mi, to może nie pamiętam, jeszcze może jedna osoba była, zostali Joninami w tej chwili.
Więc... To Shikamaru pewnie, na pewno. Shikamaru chyba nie. Nie, Shikamaru nie został być Juninem. Tak, on był długi czas, oni byli Juninami wszyscy. W Shippudenie, no nie? No i to jest niby takie pokazanie, teraz to, że Jonin, teraz nie? To nic nie znaczy. Tak, teraz no, nic nie znaczy, tak. Ale w pierwszych seriach przyszliśmy, że Neji to Jonin, tak. Wiesz? Znowu wszystkich przeskoczył jako geniusz. I gdzie ten geniusz? Tak, tylko to właśnie, no właśnie. No nie wiem po prostu. Dlatego i Hinacie, i Nejimu dałbym te pięści, żeby to po prostu było ich dodatkowe. Jak Sharingan ma Kenjutsu, tak niech Byakugan oprócz patrzenia przez obiekty może i widzenia czakry może jeszcze tak. Dać im jakąś to, moc w postaci to i, nie, tych to pięści, i nie zabijać go kolcami, spoko. Tylko dać mu jakąś walkę przynajmniej, a nie, że przybije go kolec. No nie, no to straszne było. Jakąś walkę z kimkolwiek, no. Nie wiem. I tyle. Znaczy, myślę, że mamy załatwionego tak, Hinata i Nejiego, tak. Nie? No bo to jest to samo, tylko wersja żeńska, męska, tak. Jeden gorszy, druga lepsza, chociaż tak naprawdę, nie wiem, Hinata z wojny już z tymi pięściami, myślę, no, że bo to też wszystko nawet może być lepsza niż Neji. No bo tak jak mówiłem, czyli wszystko sprowadza do klanu, to o tym też moglibyśmy gadać pewnie godzinę, ale to, o tym jeszcze przyjdzie czas pewnie rozmawiać o tych klanach. Tak, i tak leci nam znowu więcej niż myślałem, bo mówię, kurde, napisaliśmy o tych 9 postaciach. Mamy za dużo postaci jeszcze. Myślę, że będzie kiepsko, a to jeszcze zostało. Także lecimy z kolejnymi, żeby lecić znowu teamowo, to mamy tutaj Shino. Ojoj. Masz Shino. Wypowiadaj się. Co pierwsza seria. Shino był... Mi się wydaje, że później go osłabili, bo był zbyt silny. On miał ogromny potencjał na takim bycie drugim Garą. I ja bardzo lubiłem tę postać. O ile ja lubiłem bardzo Garę, to Shino był takim z drugiej strony, takim dobrym, cichutkim, spokojnym, takim zimnym z charakteru. Takim pewnym siebie na dodatek. I był ogólnie był tako bardzo trudny do skontrowania. Był bardzo silny na dystans, miał mega obronę. Ciężko było go zranić, bo te owady chroniły go jak piasek Gary. I był bardzo szybki. Mm-hmm. Na dodatek on był... Nie, no to wyglądało jakby on był silniejszy od Gary. W sensie jakby jego robaczki mają większe zastosowanie niż piasek. One sobie właśnie... No, oczywista sprawa. Tak, one jakby niezauważenie mogą sobie podejść do przeciwnika. No nie zobaczysz owadów. Na dodatek on miał takie coś, z tego co pamiętam, jakby tak malutkie owady, że ich nie widać. To jest naprawdę chore. One sobie wchodzą do gościa, jedzą sobie jego czakrę, żywią się ją, odlatują z tego gościa i wracają do Shino, dają mu tą czakrę. I jakby, nie wiem, trują tego gościa. Mogą sobie wejść zewsząd, tak. Tam spod drzewa, czy gdzieś spod ziemi ci wyjdą. Jesteś praktycznie, nie, to jest niekontrolowalne. I to jest właśnie ogromny potencjał. Mi się wydaje, że po prostu nie było pomysłu, co zrobić, żeby nie był aż tak silny, ale jednocześnie go zbalansować. Aha. Wiesz, mi się wydaje, że to chodziło dużo o balans. Że Shino zaczęli zrobić z niego takiego śmieszka i takie pośmiewisko, że Shino się denerwuje, że nikt o nim nie pamięta. Zaczęli, ja mam wrażenie, że to nie zaczęli, tylko po prostu od buta było. Chyba ich był zamysł taki, że aha, nikt o mnie nie pamięta. No, i ja dokładnie tak mam. Ja w pierwszej serii tak tego nie odczułem, że no były takie śmieszkowe momenty, ale jednak jeżeli przyszło co do czego, no to on wypinał klatę i był takim bardzo pewnym siebie człowiekiem, który... spod tych okularków patrzył z góry na ciebie i było wiadomo, że to jest przerąbane, jak na niego trafiłeś, kimkolwiek nie jesteś. No wiesz, zaczęło się w Shippudenie i to tak już zaczęło się takie mocne śmieszkowanie i no, może nie takie coś, ale jedyne co było to śmieszkowanie, po prostu, nic więcej. Tak, no bo było, że ten, tylko on już zaczyna tłumaczyć i wszyscy, no dobra, koniec, koniec, urywamy, kolejna klatka. Ja takie coś też miałem, Shino już zejść z tej sceny, bo to już nudy, tak, nie? Tak. I takie coś było, no kurczę, gościu ma taki potencjał, tak potężny i tak jak mówiłem, no mi się wydaje, że tu balans był, ciężko zrobiony był. Ciężko było go zrobić. I tak, no, czyli ja przyznaję, że te robaczki jakby są bardzo OP, no bo mają dużo zastosowań, nawet było to chyba właśnie też w fillerach, jak oni szukali tych robaków dla niego, że on tam próbował je jakoś łączyć, żeby były odporne na różne rzeczy. Tak. Nawet jakby chcieli go rozbudować, oni nie musieli tak, jakby. Mi się wydaje, że on był dobrze rozbudowany. Jeżeli on by został taki sam jak w pierwszej serii, to byłoby dobrze. Bo nawet, nie wiem, powiedzmy, że w walce z Tobim nawet pokazał się całkiem nieźle. Jakby pokazał tam techniki, no to jedyna osoba, która mogła uniknąć tego, to oczywiście jest Tobi ze swoim oczkiem słynnym. No i właśnie problem w tym, że widzisz, ja odebrałem tak, jak chcieli, żebyśmy go odebrali, bo ja nie pamiętam tego nawet, nie? I to jest problem, bo to, o czym mówisz, ma jakby sens. Ja to jakby rozumiem i nawet popieram, że jego robaki są mega potężne i właśnie chyba od tej strony trzeba zacząć, że zrobili go za silnego na początek i nie było pomysłu, co dalej. Tak, i było, jeżeli, wiesz, nie było pomysłu, co dalej,
i nie chcieli go nerwić, może nie wiem, po prostu go zostawili i tyle. Jest za silny, tak, niech sobie odejdzie zostawili... na bok, bo już po co go w to mieszać. Nie wiem, dla mnie takie troszeczkę słabe powiem tu. Powiem ci, że te walki, ja wiesz, nie jestem od tego, żeby robić im animacje i w ogóle, ale nie widzę jakoś tak bardzo, bardzo ciekawych walk z jego wykonaniem, choć to, że on sobie stoi wywalony, nie? Stoi sobie, co tam, poprawi okulary, a przeciwnik już przegrywa, on to jest badassowy jak cholera. Tak, to jest raz na jakiś czas, nie? Raz na jakiś czas fajne, bo to tak. Samo powiedzmy było z Garą. Gara był fajną, fajnie wprowadzoną postacią i bardzo fajną, fajnie pokazaną postacią. On też sobie stał, ręce założone i wiesz, i piasek sobie latał, nie? I to też było bardzo fajne. No ja takie postacie lubię po prostu. Tak, no jakby nie ma za bardzo tutaj słabych stron jego technik, tak jak powiedziałeś, nie ma kontr, co zrobisz? Tak, to trzeba jakoś, nie wiem, jakiś, i on tam walczył sobie z tymi, z poplecznikami Orochimaru, no tam jakoś, nie wiem, truli te jego robaki, jakoś tam kontrowali, powiedzmy, ale to też jest takie coś, że mało kto będzie mógł to zrobić i na dodatek te robaki mają nieskończoność zastosowań, bo z nimi można wymyślić wszystko. Ja przesadziłem z opisem, który chciałem go rozbudować, bo ja to napisałem, że właśnie może mieć mieszankę różnych trucizn, paraliżującego jadu, jakieś odporności na ogień, tylko że on tak jakby to miał, nie? Ewolucja gatunków i rozwija i odporności i siłę zarazem. To wpisane, że można by dodać mu przywołańca jakiegoś, na przykład Ninkena, który by poruszał się pod ziemią i mógłby przenosić robaki wiesz, większej ilości, zamiast tam latać jak, z tego co jak wiem, pchły na przykład. Z tego co wiem, to... Ale niepotrzebne by to było. Tak, z tego co wiem, to miał jakby w swoich marzeniach, takich wspomnieniach, że on właśnie ma przywołańca i sobie lata na nim, jakiejś wielkiej muszy. Więc możliwe, że to jest możliwe. W sensie, że jego klan jakby jest do tego zdolny, żeby przyzwać sobie jakąś wielką muchę i na niej latać. I to wcale nie wydaje się jakieś abstrakcyjne. No nie. Musiałby wyhodować pewnie ją. Tak. No i napisałem jeszcze, w opcji drużynowej mogliby podczepić jakiś pojemnik, czy kokon, czy cokolwiek do Akamaru, żeby wiesz, przy okazji jak biegnie koło przeciwnika, jego atakuje, no to zawsze mógłby kilka tych robaków przenieść, nie? Byłoby łatwiej. No ale w sumie jak tak powiedziałeś, to mogę to wszystko skreślić, bo on był po prostu silny, tylko że... Nie było go. Hej, Shino, idź sobie. I nie pokazywali go. I to jest tyle. Jakby Shinon mógł być budowany na totalnego kozaka, tylko że chyba właśnie zaczęli zbyt OP. Nawet zaczęli zbyt OP troszeczkę i nawet już, gdzie on się nie pojawiał, to rozwalał przeciwnika po prostu. Tak. Jakby nie masz na niego kontry. Co najwyżej, co mógłbyś zrobić chyba, to po prostu go zwanshotować tak szybko, że on by nie wiedział o tym, nie? I to jest chyba jedyne, co mógłbyś mu zrobić. Tak, jeżeli wiesz, jeżeli też jakby wiesz, co on może ci zrobić, bo to jest takie coś, że on sobie może z tobą gadać, jakby i już w tym czasie robaki się grać na twarzy, w sensie już jakby dostały się do twojej czakry. On może się przygotować przed walką bardzo fajnie. No kurczę, jest to tak zrobione, że rzeczywiście. No możemy powtarzać cały czas. On jest po prostu na początku zbyt silny troszeczkę. I tyle. Nie wiem, czy tutaj coś dodawać. W sensie, nie pokazano to jego będzie osobości. Może najkrótszy segment znowu. Nie wiem, może poza Rock Lee. Więc to nie jest olanie. Po prostu kwestia tego, że on za mało się pokazywał. Screen time nie dostał w ogóle, a był bardzo fajną postacią i to, co zrobili mi w Boruto, było pomstę po prostu do nieba. Postać... O nie, ja pamiętam, bo oglądałem trochę Boruto, to było masakra, jak on przegrywał z Geninami, których po prostu, wiesz, jakby ich nie oszczędzał, a on jeszcze bodajże tak w myślach powiedział, kurde, nawet się nie oszczędzałem za mocno, nie? I przegrał z Mitsukim, który był oczywiście kozak, ale no to balans. To jest to samo, ja dalej mam cząstkę tego Shino z pierwszej serii i widzę to, co on robi. Tak. I nagle to wszystko staje się takie łatwe do zrobienia. Gościu sobie machnie w te robaki i ich nie ma. No, nagle z dupy tak zrobiono, nie pokazali jego słabości i nagle w Boruto on jest 27-letnim chłopem i jest mistrzem tam jakimś akademii. No jest tragedia i znowu sobie śmieszkują z niego, robią sobie z niego gag. Wygląda jak gówno teraz, totalne. Wygląda jak jakieś znaczy, X-Mena, przenosi muszki, to może pasuje. I co tam dalej? No po prostu. Ciężko powiedzieć więcej. Jeszcze dostał, no, patrz, ale widzisz, mówimy o tym, że jakby dostał więcej czasu, to mógłby być fajniejszą postacią, ale dostał w Boruto i jeszcze go bardziej zepsuli, więc kwestia jest chyba tego, że Shino pod względem mocy nie musi nic dostawać, ale raczej właśnie zaczął od zbyt wysokiego poziomu. Fajnie by był jakby właśnie, nie wiem, na początku miał te muszki, czy tam robaki, które, nie wiem, nie są odporne na jakiś ogień i on musi tam, nie wiem, walczyć z nimi więcej, z takimi ludźmi, którzy używają ognia, żeby one się uodporniły. Coś musiał działać w tym konkretnym przypadku. No,
No bo tak mówisz, nie? No nie ma żadnej kontry. Wiesz, nie, jest po prostu nie możemy ciężko. Też powiedzieć, że tego się nie da zrobić, że nie da się im dać screen time'u. Bo na przykład, że nie wiem, da. Znowu mówię, pierwsza seria i Boku no Hero Academia na przykład, gdzie jest na przykład 10-12 postaci i każdy ma swój moment i jednak jakoś ta fabuła jakoś nie cierpi strasznie. Jakoś się da. Nie. No ja oglądałem tak chyba dwa sezony, to też potwierdzam, że... Znaczy nie interesowało mnie anime z tego względu, że tam, jak oglądałeś takie na przykład Naruto, to nie miałeś zbyt dużo nowości, nie? W sensie, oczywiście oni mieli jakieś tam moce, których nie widziałem w Naruto, ale to wszystko już takie było, że nie interesowało mnie aż tak, bo fabuła była taka dość przewidywalna, no, nie było nowości. Tak shonen. Nudziło mnie. Jedyny, jak odejdę od tematu, to jedyny shonen, który ciężko było przewidzieć dla mnie, który od razu nie wiedziałem, co się stanie, jak się skończy, no to jest Hunter x Hunter i to jest unikalne dzięki temu, że nie wiesz, co się stanie. Myślisz sobie tak, a to nagle pójdzie tak. Mówisz, co jest, jak to się stało? No, może i tak. To jest takie jedyne anime. No, przejdźmy sobie w sumie dalej, bo to Shino już gadaliśmy, a mamy 50 tak, minut, a tu jeszcze tyle postaci zostało, że myślę, że tak, to jest 2 godziny. Tak, słuchaj, przyspieszymy tempo. Teraz mamy Kibę. Kiba? I ja od razu... No, jak masz coś, to dawaj. Może tak, masz coś Kiba innego, dla mnie to jest taka postać, która jest w sumie, gdzie powinna być. Tak jak kontrowersyjnie może powiem troszeczkę. To jest taki cwaniaczek, który śmiał się z Naruto, że Naruto jest tym słabym, dostał wpiernicz i jakby zatrzymał się w rozwoju. Czyli to jest taki typowa postać cwaniaczka, który dużo gada, mało robi i jego skille są strasznie takie, nie wiem, blamusiarskie po prostu. Jedyne co robi, to kręci się wokół, robi wir i ze swoim pieskiem. Tak. No, mi się wydaje, że co ja można sprawdzałem dodać? Jego jutsu wczoraj, bo wczoraj mieliśmy to nagrywać, to sprawdzałem, to większość to jest, zdecydowana większość polega na Gatsuga, inna odmiana i połączenie i podmianę z psem Akumaru. i tak dalej. Jeżeli miałbym wybierać, którą postać, żeby została sobie w tym miejscu i nie miałbym z tym problemu, to Kiba, bo Ja też, bo ja go nie lubię, w sensie to jest takie, mam wywalone totalnie na Kibę, ale już wiesz, lecąc tak kompletnie szczerze, że bo bądźmy szczerzy, po prostu wszyscy poza Naruto, Sasuke, Sakurą zostali opluci mniej lub bardziej, więc Kiba też. To nie jest tak, że wiesz, że ja jestem kozaczkiem i się zatrzymałem w miejscu, bo tak chciałem, po prostu olał go Kishimoto, bądźmy szczerzy. Ale to ja mam coś rozpisane i to bym pomyślał tutaj o połączeniu z Akamaru, ale nie takim jak zobaczyliśmy, tylko zrobić mu taki własny tryb, jak Naruto ma Lisa. O, aż tak? Wiesz, podlecie z nim? Połączenie Kiby z Akamaru. No. Czy jakby Akamaru był jego, jakby powiedzmy, w cudzysłowie, bestią. Tak, można by to tak uznać, ale bardziej myślałem coś jak w Dragon Ball było Fusion, nie? Że oni jakby się łączą i jest bardziej, część jest bardziej Akamarowa, część jest bardzo... Tak, no w sumie to jest bardzo fajne połączenie, no. Wiesz, i dzięki temu by się boostowali pod względem szybkości, siły, zmysły by mieli lepsze i żeby nie było, że nie mają jakieś kontry, to można by pomyśleć o tym, że te zmysły byłyby tak jakby mocne, psiarskie, że można by ich dzięki temu nabrać, nie? W sensie, wiesz, jak z głupim pierdem Naruto... Tak, tak. To równie dobrze można byłoby zrobić coś takiego z nimi, nie? Niekoniecznie mówię, że to takie miało być obvious, ale jak ma być przedstawiona jakoś śmieszkowa postać, to jak masz, nie wiem, kota, tam rzucisz włóczkę, to on do niej pobiegnie w teorii, tak? Albo laserek, to można by coś takiego zastosować na nich i to by byłoby ale śmiesznie go rozwalili. Ale by mogli zrobić coś właśnie w kierunku tego, żeby ich połączyć, ale nie w jednego wielkiego psa, który wygląda jak Akamaru, tylko ma dwie czy tam trzy głowy, tylko naprawdę jakiś zrobić, że normalny, jakby ludzka forma z wstawkami psa, większe pazury by dostawał, czy coś. No, można by to zrobić. No to jest bardzo, myślę, że nie to ma problemu. Bardzo prosty zabieg i bardzo fajny i w sumie wiele by zmienił z tej postaci. Tak. Patrzylibyśmy na nią na pewno inaczej, ale dla mnie już w pierwszej serii był taką postacią, którą wiedziałem, że się nie rozwinie, nie chciałem jej rozwoju i jakby nie widziałem jakby potencjału w tym, jakby w tym kręceniu się, jakby co to dobrze teraz powiedziałeś właśnie, co mu dodać można by było, bo o tym sobie nie pomyślałem, ale tak myśląc o tym jego przy tych kręciołkach, jakoś jakby, kurde, już zgubiłem się.
Znaczy wiem, że to jest absolutnie nieciekawe, jeżeli chodzi o to Gatsugę. No, nie ekscytowało mnie to po prostu. Tak, w ogóle, to jest fakt, że wszystkie Gatsugi, no to jest, no wow, kręci się. Jak mówiliśmy sobie o Nejim, Shino, szybciej bijesz, tak. I tak dalej, no to i nawet ten z bronią, no to jak mówię, no jakoś mnie to tam ekscytuje, fajne to jest. Ale Ino, ale Kiba? Nie. No myślę, że w tym trybie mógłby mieć jakieś takie techniki, nie tylko gatsugowe, nie? No wiem, jak mówię, jakby miał większe pazury chociażby, to mógł coś tam z drapaniem mieć. Jakieś głupie na dystans coś, nie? No. Nie wiem, dzięki temu jakieś tam krwawienie dawać, czy coś, wiesz, wystarczy drapnąć mocno. Właśnie pomyślałem też o tym, że mógłby to być trochę tak jak forma właśnie Naruto Lisa, ale nie, wiesz, Kyuubi Mode już opanowany, tylko taki, że są te cztery ogony chociażby, nie? I on go nie kontroluje, tylko w tym przypadku właśnie by się kontrolowali, ale mogliby mieć jakieś tam sprzeczki między sobą, że wiesz, dopiero by się uczyli tego wszystkiego, tego połączenia, że czasem Akamaru chce iść w lewo, Kiba w prawo, no i to się jakoś psuje. Tak samo było w sumie Fusion, nie? W Dragon Ballu pamiętam, że jak oni byli w tym takim, nie pamiętam, miejscu, nieważne, to jak oni się połączyli, to jeden chciał robić to, drugi to i to kompletnie nie wychodziło. Mogliby zrobić coś takiego samego z Kibą i Akamaru. No i ulepszać się, żeby nie było takie coś, to teraz się łączymy i mamy nowy wachlarz umiejętności, więc już znowu nic więcej nie dodamy tutaj. Już to jest maksymalne, co mamy i nic więcej z tego nie będzie. Dlatego myślę, że to by było całkiem spoko, żeby mogli się wzmacniać. No i tyle po prostu. Dawałoby im to jakąś taką moc nową znowu. Która by się mogła fajnie rozwinąć, no, dla mnie... stopniowo, a nie od razu z buta maksymalna. No ja tylko w sumie mogę zakończyć, że jestem jedyna postać, której jestem zadowolony, że jej nie rozwinęli i tyle, ale mogliby tak właśnie, tak jak mówisz. Patrząc na pierwsze Naruto, to ci powiem, że jak tak przeglądam te postaci, to fajnie, że rozwinęli, ale na przykład w tamtym momencie Ino mnie też nie interesowała. No, a Ino może teraz powiem. Ten w zasadzie też, ja wiem, czy wiem kilka rzeczy, ale ten, zaraz o tym powiemy. W każdym razie, no to tak jakby z najbardziej takich, najmniej fajnych postaci w Naruto dla mnie, to było oczywiście Kiba, Lee, Tenten i nawet Shino, bo tak jak, wiesz, po latach jak się robi te filmiki o tym Naruto, czy się czyta i spojrzysz na to z innej perspektywy, a nie z perspektywy osoby, która to ogląda i tego jakby nie analizuje, to Shino jest kozakiem, nie? Ale jak się tego nie robi, tylko się ogląda, to jest takie, właśnie jest gościu po to, żeby jak mówi, to mu przerwać i iść dalej. No, może Gusta i Guściki, bo mi akurat bardzo się podoba. Ja bardziej Kiba i Ino celowałem, że to nie są postacie dla mnie i jakoś nie wiedziałem, że cokolwiek z nich będzie. To może sobie przejdźmy od razu, bo jest godzinka, do Ino Shikacho, może? Tak, może zacznijmy od Ino. Ja wiem, że ona w Boruto się rozwinęła. Mi tu brakowało. Ma tam dużo znaczenia, ale wiesz, porozmawiajmy po prostu o Naruto i Naruto Shippuden, bo tutaj jest kwestia chyba jeszcze bardziej, jeszcze gorsza, bo nawet do egzaminu na Chunino ona nadal pokazała tylko jedno i do samej wojny dopiero. No, wiesz co, ja bym tutaj chciał... To samo, tylko że lepiej. Ja bym tutaj chciał, żeby ona była taką największą rywalką Sakury, które razem walczyły ze sobą i tam, wiesz, i charakterkiem, i siłą. I co bym tu chciał? I chciałbym, żeby ona się uczyła... Fajnie by było. Chciałbym, żeby się uczyła razem z Sakurą i Utsunade. Albo po prostu trenowała jakieś, nie wiem, jutsu kamuflażu, które pomogłoby jej dzięki tej technice jakby ulepszyć. Coś do tej techniki dodać. Nie wiem, jakieś... No, to, że myślę, że jak już tam mają rozwijać swoje klanowe umiejętności, to mogliby je rozwijać, bo na przykład na wojnie było bardzo spoko to, że ona potrafiła przez telepatię rozmawiać do wszystkich, bo to było pomocne, nie? Masz tak, jakby instant wiadomość, a nie musisz... Ej, przekaż Naruto, że ten głuchy telefon, nie? I wiesz, tak, przekaż Naruto, że ma zrobić to i to, no to nie ma sensu. To było spoko, no tylko, że problem w tym, że w Ino Shikacho jest dwóch supportów, nie? Niepotrzebne wiesz, jest tutaj to. W sumie mamy takie coś, że Ino niby robiła te jakby... Mogła mówić do kogoś innego, ale z drugiej strony już w pierwszych odcinkach Naruto pierwszej serii pokazano nam, że są mikrofony na daleki zasięg. Potem w Shippudenie tak samo pokazali to na początku, w Boruto już w ogóle są telefony i tak dalej. Więc jakby ona jest teraz całkowicie, jej ta umiejętność była troszeczkę jakby bezużyteczna, tylko w niektórych sytuacjach się przydawała, bo tam te mikrofony jednak były.
I teraz no, tak, Boruto to jest tak, totalnie ale... bezużyteczne, totalnie bezużyteczne. No jakby nikt nie pomyślał, że hej, jak mamy się na wojnę przyszykować, każdy wie, to może ogarniłby sobie jakiś sprzęcik, żebyśmy tak, jak... jeżeli mamy technologię taką, jeżeli pokazywano tak. sporą technologię, jakieś nie wiem, jakieś nawet bronie. No, na samym początku, jak oni tego kota gonili tak, bodajże. Tak, dokładnie to. No i tak samo jak wiesz, dostawali się do bazy Akatsuki, żeby uratować Garę, to też mieli sobie mikrofony i to na daleki zasięg rozmawiali bardzo. No i wiesz, wiemy, że ta technologia jest, ale jednak jej nie używano. Tak. Jeżeli to miało być tylko śmieszkowe i teraz nagle Boruto przybiera to taki bardzo poważny moment, to mi się to nie podoba. Mhm. Znaczy ogółem to inno bym dał jakiś taki trening nad kontrolą właśnie tej jej mocy, żeby wiesz, jak robi ten Shinten no Jutsu bodaje, że się nazywa, to żeby miała większą... po prostu większą szansę na to, że jej się uda i przetrzyma to wszystko. Czyli to pewnie się stało. Psychiczny. Jeżeli ona potrafiła złapać Obito tam na sekundę, chyba nie pamiętam, nawet na pół sekundy, bo to była dosłownie chwilka, tylko tam jakby przedłużona. No tak, no ale to wiesz, potrafiła bardziej... zrobić to bardziej, ale dla mnie to jest za mało, że jeden ten skill, to jest za mało. Dlatego ja mówiłem, żeby chciałbym, żeby uczyła się z Sakurą Utsunade, żeby one tym rywalizowały i stawały się silniejsze. I jakby wyobraź sobie, że Ino oprócz tego, ona jest bardzo podatna na ataki, jeżeli ktoś do niej podejdzie. I jej drużyna musi skupiać się często na tym, na jej ochronie. Na przykład, nie wiem, Shikamaru musi zostać z tyłu z nią, jak ona zemdleje, żeby ją przytrzymać, żeby gdzie ją położyć, żeby nikt jej w tym czasie nie zaatakował. I dla mnie kwestia jest taka właśnie albo tego kamuflażu, jakiejś jakby powiedzmy tymczasowej niewidzialności, albo po prostu uczyć się razem Utsunade i ćwiczyć taijutsu, jakąś tą siłę, przepływ energii, żeby właśnie mieć te swoje miażdżące uderzenia, jak Sakura. I fajnie by to wyglądało, że one są takimi rywalkami od początku do końca, bo to ta rywalizacja też została całkowicie znikła sobie, prawda? To znaczy, wiesz, widzisz, na przykład tutaj jak dla mnie rozwinięcie tego klanowych umiejętności wystarczyłoby, bo to nie tak, że całkowicie zostało to lane, do czego dążę, bo był ktoś taki jak Fuyamanaka, nie? I on miał pułapki, na przykład na Ao rzucił taką pułapkę, która była jakąś taką laleczką, jaką się z nią spojrzał, coś jak genjutsu, no to złapał, przenią na nim kontrolę, nie? No i to jest super sprawa, dlaczego tego nie rozwinąć, że ona może mieć takie rzeczy, nie? Nie wiem, mogłaby nawet w tym rzucać głupim i ktoś się po prostu by na to nabrał. No tu też jest sporo możliwości. I to mogłoby być OP. Jest sporo możliwości, ale tu znowu możemy przyłączyć do oblania klanów. Jeżeli byśmy zobaczyli więcej z klanami, a to byłoby naprawdę fajne, bo to jest taki fajny motyw z tymi klanami i taki opluty, że jeżeli byśmy widzieli więcej, no to pewnie ona też by miała więcej, a... Tak, znaczy, wiesz, ja na przykład, jak mówię, przygotowywałem się do tego filmiku, to też patrzyłem, jakie oni mają to jutsu, żeby gafę nie walnąć i mówię, hej, byłoby fajnie, jakby mogła rozwinąć jakąś technikę, gdzie przyjmuje na kimś kontrolę i nie traci nad własnym ciałem, ale takie techniki były, tylko że one znowu były tak przekazane, że albo nikt o nich nie pamięta, albo były kompletnie takie z dupy, bo ona to właśnie była dlatego, pokazana... że klanu po prostu nie widzieliśmy. Tak, to jej ojciec rzucił te ulepszone, powiedzmy, Shinten Shinno Jutsu, czy może ono po prostu się tak nazywało, na ninja tego, Otogakure chyba, jak zaatakowali. No to co to jest za ten? Tak jakby miał wziął, ale użyję sobie teraz techniki na tych randomach z wojny. To nic nie znaczy. Znaczy, może to ładnie przedstawić, jak Madara ich klepał, ale w miejsce Madary możecie postawić kogokolwiek, jakby nie robiąc show takiego i to nic nie znaczy, bo to są randomy, nikt ich, no oni mają zerową siłę, tyle. Tak, tak, oni są tylko statystami po prostu wziętymi sobie do bicia. Ja mogę tylko dodać, że Ino troszeczkę została bardziej rozwinięta w Boruto, w sensie ona ma walkę nawet, no wam zespoileruję. No może bez spoilerować, znaczy, walkę ze swoim mężem, mogę powiedzieć, taką po prostu treningową, tylko dla, bo tam trenują swojego syna, no i tam wygląda to, powiem ci, całkiem nieźle, no już. No, ja bym ci powiedział, że tak, na pewno chciałbym, żeby rozwinęli te umiejętności, na pewno lepiej pokazali to, że ona potrafi wziąć kontrolę nad kimś, nie tracąc nad sobą, chociaż taką, wiesz, szczątkową, że może cokolwiek robić, jakieś głupie uniki. Nawet, fajne by było coś takiego a la widok Paina, czyli na przykład ona przerzuca się w przeciwnika, na jego kontrolę ma, ale widzi tylko jego oczami, więc może ruszać swoim ciałem pod warunkiem, że je widzi. A jak jego nie widzi, no to ma przechrapane, bo może się poruszyć, ale walnie w drzewo, bo go nie widzi, tak? No, to też jest jakieś wyjście. To by było super. Ale jakby, wydaje mi się, że nawet o tym przez chwilę nie pomyślał. Po prostu nawet nie zastanawiał się. Powiedział, Ino, no dobra, gdzieś tam ją pokażę.
Była tak. sobie Ino i tyle. I to już na... No odegrała dobrą, dużą rolę no, odegrała na wojnie, to trzeba coś tam, że zrobiła, coś tam tak. zrobiła, tak? No ja... Tylko, że znowu, to jest ten timeskip, gdzie pomiędzy tym nic kompletnie nie ma. To jest wojna, w którym Kishimoto się obudził i powiedział, że muszę coś pokazać na tych postaciach, bo one w końcu tak. są od początku, więc jak sobie są, no to coś tam było. I wybrał najgorszy moment, bo wojna już tak się dłużyła, że tak, wojna było to, straszne. Fajnie, ale to, Jezu, no ile można, już przestań, już skończ tą wojnę, tak, chłopie. To było, wiesz, ile razy widzieliśmy na wojnie, abstrahując, to już ostatni finałowy pojedynek, potem znowu to już ostatnia walka. I tam, wiesz, tam tak, no i najlepsze to, finał. Że... I to ile wiesz, razy tak było? To się okazało, że ta wojna trwała bodajże 2 dni ogółem, tak, nie? No tak. to wow. A widzieliśmy ją wcale nie... pół roku, jak nie lepiej? Tak, tak. I to jest to. No dlatego dodałbym na pewno te rozbudowanie technik, dodałbym jej te pułapki, które mogłaby właśnie wykorzystywać do takiego właśnie a la genjutsu, że jak ktoś spojrzy albo wdepnie w coś, to automatycznie wpada w pułapkę i ona przejmuje nad nim kontrolę albo paraliżuje chociażby. Aha. I druga rzecz to z racji tego, że Wina Shikocha nie ma, to znowu przywołańca można by jej dać. Tak, no to przywołańca dzięki jest... któremu mogłaby łapać w techniki jakieś, nie? Swoje. To bardzo fajny jest zabieg, te przywołańce w ogóle i też Boruto rozwinięte tak. na szczęście. No bo każdy może mieć jakby własnego, widzisz, nie musi to być wszystko przecież tak, z, tak. Węży, tak. z żab, czy kogoś tak, tam bo z to małp. To jest takie coś, nie? Jest najróżniejsze czemu, są, nie? Są psy. Czemu nie mieć, jeżeli można, bo to jest takie coś. Tak. Czemu, jeżeli to istnieje, to czemu tego nie ma? Zabawne jak pisałem, to się okazuje, że wiesz, poza Naruto, poza tą trójką, oczywiście z Runy Siódmej, to nikt nie ma żadnego przywołańca takiego swojego, nie? Znaczy Shino coś tam ma robaki, tak. to można powiedzieć, że coś tak, tam okay, nie? Ale Hinata Neji nie, Kiba ma Akamaru, a to może mu niepotrzebne akurat. Ino nie ma, Choji nie ma, Shikamaru nie ma, Rock Lee nie ma, Tenten nie ma. Mhm. Chyba, że narzędzia jest o jej przywołańca. No, też tak chciałem powiedzieć, a to już... No. Więc o to chodzi. Dlatego tutaj bym dodał Ino i myślę, że wiesz, znowu oczywiście mówię, jakby to fajnie zostało przedstawione na przestrzeni jakiegoś tam czasu, że ona się rozwija, a nie nagle, bo nawet jeżeli mówimy o tym wszystkim, nawet jeżeli mówimy, że ona by to dostała, tylko znowu przez ten czas cały, czyli od egzaminu na Chunina do wojny, to by nie zostało pokazane, tylko na wojnie, to ja bym miał znowu argumenty, że czemu nie pokazali więcej, nie? Bo chodzi o sam zabieg tego, że to całe było... Cały ich progres, jego po prostu nie było. Oni dostali rzecz. No tu możemy sobie też, tyle. Może trochę późno, bo powinniśmy to powiedzieć na początku, ale tu trzeba też stwierdzić to, że w mandze może i nie ma na to czasu, to przez to, tak. to się bardzo dłużyło. Wiecie, wychodziłby sobie chapter czy tam tom raz na miesiąc i wszystko, co byśmy widzieli, to jakiś tam trening, bo jest tyle postaci. I to jest znowu, znowu tu powtórzę Boruto, co robi dobrze, czyli kanony. Kanony, które są kanoniczne, jak to nazwa wskazuje, nie ma filerów. I kanony to jest taki no. czas, w którym te postacie są bardzo rozwijane. Pokazują klany, pokazują właśnie te chowańce. Wszystko, o czym teraz mówimy, dzieje się w kanonach Boruto. Może nie zawsze są zrobione w najlepszej jakości i w najlepszej jakby takim nienudnym, ale zawsze potem, jeżeli będę robił odcinki o Boruto, to zawsze mogę się odwołać do jakiegoś kanona, bo to jest tak kanoniczne. I mogę się odwołać, że tutaj trenowała ta postać. Potrafi to. Jest tam tyle postaci, które już widzieliśmy w tych właśnie odcinkach pobocznych, że możemy się do tego odwołać. I to mi się podoba. I to jest fajny zabieg. Jeżeli Naruto Shippuden miałoby kanony zamiast filerów, które musimy opluć, bo nie ma innej opcji, no to byśmy teraz gadali inaczej, bo te postacie pewnie w filerach, ja tych filerów całkowicie nie pamiętam, bo ja dużo skipowałem, byłem zajarany wojną i tam wszystkim innym. No to teraz byśmy naprawdę, byśmy mieli całkiem inny obraz na te wszystkie postacie. Może i tak. No ja bym tutaj chyba zakończył Ino i tyle. Tak jest. Tak. No i mamy, może zanim pójdziemy do Choji'ego, który będzie ostatni, to ja bym osobiście do Shikamaru nic kompletnie nie dodawał, bo jakby on Shikamaru tak. to jest wysokie IQ, jest mistrzem w planowaniu i te techniki cienia... Na dobrą sprawę mógłby nawet ich nie mieć. Wiem, że można je dobrze rozbudować, ale na dobrą sprawę przy Shikamaru to niepotrzebne jest, bo... On jest uwarunkowany fabularnie. Po pierwsze, miał swój moment w pierwszej serii, miał swój moment w drugiej serii, miał swój moment na wojnie. Mhm. Dodatkowo jest pokazane, że on nie chce trenować. On jakoś nie chce być specjalnym giga shinobi, jakiś tam uczący się techniki walczący. On po prostu jest, robi to, co musi i uczy się tyle, ile potrzeba. On też, znowu w Boruto jest rozwinięty trochę bardziej, bo tam musi być Dracy Hokage i wiadomo, że coś tam umie, potrafi.
ale on jakby ogranicza się zawsze do minimum, to jest, i oprócz tego, że się ogranicza do minimum, jest to uwarunkowane fabularnie, że nie uczy się nowych technik, to na dodatek pokazuje wiele z tego nowych i dostaje swoje momenty w każdym szczeblu jakby historii i dla mnie to jest postać, która jest najlepiej rozwinięta z tych pobocznych z pierwszej serii i tyle. Tak, nie, to zdecydowanie nie ma lepiej rozwiniętej postaci jak Shikamaru. I czy to patrzymy na pierwsze Naruto, czy na drugie Naruto, czy właśnie Boruto tym bardziej, z tego co tam oglądałem na samym początku. I mam wrażenie, że właśnie Shikamaru, Shikadai, bo jeszcze tam trochę pamiętam, to wystarczy ich sam sposób bycia, wysoki IQ, planowanie i to, że oni mówią, zrób to, a wtedy wygramy, nie? Jest na to taka szansa. To już wystarczy. Jakby, mówię, te techniki cienia mogłyby oczywiście zostać jakoś tam rozbudowane, ale nawet nie trzeba. Dla mnie w sensie, jest okej. Okay. Wystarczy, że one uruchomią. Ja nie mam żadnego problemu z Shikamaru. I kwestia jest tego, że no to po prostu w tej formacji Ino, Shikacho, to oni powinni być supportami, a te Ino mogłoby być takim pół supportem, pół, nie wiem, ofensywnym gościem. Z tej drużyny najbardziej jest Ino i tak pokrzywdzona, bo przechodząc sobie płynnie do Nejiego, jeżeli dużo powiedzieliśmy już w sumie o Shikamaru, dużo nawet nie trzeba powiedzieć w sumie. O Chojiego mówisz, a nie Nejiego. O Chojim, no to jest postać, która znowu nie jest wstępna wcale tak źle. W pierwszej serii widzieliśmy jego piguły, prawda? Tak. Jego piguły, które były bardzo fajne. Na dodatek to była jedna z takich najbardziej smutniejszych, może jeden z najsmutniejszych momentów, w którym jego serce padło, ale jakoś tam jednak przeżył. No. To już wiele osób myślało, że nie żyje. I to był taki fajny moment. W tym szpitalu leżał, że poświęcił się. No super to było. Tak. W sensie to jest zabawne, to jest całkowicie inna postać niż później. I znowu go zepsuli, bo te piguły były, on już jakby tak nie potrzebował bardzo, znaczy, nie? Na wojnie powiedzmy, że okej, mi się podoba, ale ten znowu środek, jego kręcenie się kulą, bo to wszystko, co robił, no powiedzmy, że bardzo taka żałosna walka. Tutaj możemy przyłączyć Ino z Kakuzu, ale Kakuzu oczywiście jest potężny, no ale on ich jak szmatami, po prostu oni tam przeszkadzali. Rozwalił ich tam po kątach, dusił ich tam, musiał ich Shikamaru ratować, musiał ich Kakashi ratować. Oni tam byli, po co oni tam byli? To jest taka kwestia. Niech sobie tam odejdą gdzieś do lasu. Jak teraz sięgam pamięcią, to Choji był bardziej taką stanowczą postacią z pierwszego Naruto niż z drugiego. W drugiej jak ta pizda się bał. Tak, bardziej się stawiał w tym, no. W drugiej jakby... Ale to jest też do czasu, bo tą walkę, którą widzieliśmy, to jest właśnie Kakuzu. Walka z Kakuzu, no i tam jeszcze walka z Hidanem, jeżeli był, jak był Asuma, no i to wszystko, co robił, to zamieniał się w kulkę, kręcił się i próbował uderzać. No i jeszcze walka z Painem możemy sobie przytoczyć, nie? No i jeszcze bajka Nojutsu, że może sobie powiększać te kończyny i tak dalej. Tak, ale tego jeszcze nie widzieliśmy tak często. Widzieliśmy jeszcze walkę z Painem, który zrobił to samo i nagle przechodzimy do wojny, gdzie jednak pokazał to swoje, że jest taką pizdą znowu, ale się przełamał z Asumą i nagle stał się bardzo silny. W ogóle Asuma powiedział, że po pierwsze przy swojej śmierci powiedział, że wie, że Choji stanie się najsilniejszym shinobi. Tak powiedział, to pewnie to jakieś dupy było, ale było jakby pokazane, że wierzy w jego potencjał. I tak samo jego klan, wiadomo, jest potężny, bo wiemy też o jego ojcu. No i widzimy to też na wojnie, kiedy on zamienia się w tego formę motyla. Kiedy dostaje szybkość, mega siłę, latanie. Na dodatek rośnie sobie na 30 metrów gościu. Tak, to jest, jak Susano gościu. To jest żywe Susano, to jest właśnie żywe Susano, może nie masz takiej obrony. Jak Susano, jakieś tam mega zastosowań, ale powiedzmy, to jest jakby low tier Susano i u Chojiego. Na dodatek on sobie te skrzydełka jeszcze rozpruwa w tej wielkiej formie. No. To jest potężne. No i to jest taka postać już bardzo dominująca na polu bitwy tam, jak on sobie tam urósł. I on takiego Kakuzu miał na plaskacza po prostu. Kakuzu. Czyli tego, którego stawiamy na piątym, czwartym miejscu w sile całego Akatsuki, czyli jednych z najpotężniejszych ludzi na świecie. On ma go na plaskacza w tamtej chwili i on jest naprawdę silną postacią i prawdopodobnie najsilniejszą z całego pokolenia, oprócz może Lee, tam z siódmą bramą, czy tam szóstą, w Shippudenie. No tak, bo z prędkością nie miałby jak konkurować, co w ogóle prędkość, szybkość. Tak, z nim tak, ale on i tak był to jest znowu kolejna rzecz, którą bardzo ciężko skontrolować. Tak, to jest właśnie te bramy są troszeczkę przesadzone i mi się wydaje, że nie są tak dobrze przedstawione. Ale ten Choji też zyskiwał bardzo wielką szybkość dzięki tym swoim, tym, wiesz, chudną sobie mocno. Tak. Ja ci powiem, że no, na pewno z bardzo spoko opcją było to, jak on walczył właśnie z Jirobo i wtedy wziął te tabletki, mówię, pilsy i po prostu wzmocnił się, zrobił tego motyla jako pierwszy wtedy raz i ten i
no wyniszczył się praktycznie. Później go używał, ale już w ogóle w Boruto zostało to kompletnie oplute tymi pięknymi odcinkami z jego córeczką. Piguły się znamy w ogóle. Czyli możliwe jest to tak pokwestionowane tym, i pokwestionowane tylko, podyktowane tym, że te piguły jakby mogły mu mocno szkodzić. To była taka ostateczność. Mhm. Wiesz, siadło mu serce praktycznie. Możliwe, że nie mógł jej używać, jakby tego nie wiemy, ale możemy się tego domyślić, powiedzmy. Więc okej, powiedzmy, że jeszcze ich piguły niech będą. Dodatek te piguły były takim wyzwalaczem siły, której on mógł się nauczyć bez piguł, nie? Jakby jego ojciec potrafił to robić, to samo. Tylko bez tych pigułek. I on w końcu to umiał, tylko troszeczkę późno. I mogło boleć. Znaczy, on jest troszeczkę ofiarą pokazania siły Kakuzu, nie? Bo możliwe, że on był to jakoś tam silny, ale Kakuzu był zbyt silny i chciał pokazać, jak bardzo on jest przekokrzony. Mm-hmm. No i dostali tam po liściu i się złożyli. No ale za to jakby zrewanżował się na wojnie. Tak, znaczy nie, dalej powiedziałem. Oczywiście to, co mówisz, jest prawdą i znowu jest ten timeskip, który mamy z postaci A, gdzie walczył z Jirobo, kozak totalny, aż dopiero na wojnie cokolwiek mógł pokazać. No i w tym momencie on jest naprawdę, naprawdę już potężny, w sensie, wiesz, dziwnie wyglądałaby walka, mam wrażenie, jakby on miał się powiększyć do tego 30-kilometrowego typa. I nigdy nie widzieliśmy i prawdopodobnie nie zobaczymy, bo to naprawdę ciężka do zrobienia byłaby walka, jak nie wiem, za taką Titan jakiś z Tytanem, nie? Tak, no i chodzi o to, że dziwne by to było, ale ja i tak bym go wzmocnił, chociaż mi chodzi o ten okres od początku walki Jirobo aż do wojny, nie? Gdzie znowu mogliby coś tam powkładać między i mógłby znowu mieć kolejny swój tryb, nawet ten motyla, albo jakbyś by ulepszony. I fajnie by było, jakby dostał ten trening taki, żeby na przykład po śmierci Asumy, nie? Żeby dostał trening taki ciężki, poważny, do którego musiałby się postarać i by wydoroślał, nie? Żeby nie był właśnie taką pizdą, co się wszystkiego boi i nie chce używać własnej mocy, która jest bardzo potężna. Przełamał się właśnie na tej wojnie dopiero, nie? A ta dziura pozostaje w Shippudenie. Mm-hmm. Ja pomyślałem, że mógłbym mieć takiego czasowego boosta, no tak po części jest tym motylem, ale takiego czasowego boosta, że czym jest jakby tłustszy, można tak powiedzieć, tym większy ma potencjał tego, czyli jak się napierdziela, co jest gagiem i ogółem tak nie mógł zostać przysobiony, więc no więc spoko by to było, więc czym jest grubszy, więcej tłuszczyku ma, tym więcej może go wykorzystać, żeby siebie wzmocnić, po prostu jak wiesz, energia. Jak masz QB Moda, to taka energia. Wiesz, możliwe, że tak działa nawet, że on na przykład nie może uczyć motylka, jeżeli nie jest właśnie na żarty, jeżeli on użyje sobie motylka i chudnie, to wtedy on dopiero może go użyć znowu, jeżeli znowu zgrubnie. No. Tak to działa z tym. I co z tego, jak jego córka używa sobie codziennie kilka razy. Chodzi ci o Chocho? Tak. No, używa to właśnie bardzo łatwo i bardzo szybko. Co jest troszeczkę, dodatek to jest postać nielubiana, jak już mówiliśmy sobie wcześniej. Ale wiem, ale dobra, już nawet nie kontynuując Boruto, więc nawet jeżeli to tak działa, to mogłoby to zostać albo przedstawione wcześniej, albo właśnie w momencie, w którym on jakoś ma ten progres, bo znowu to jest kwestia tego, że hej, przeskok, ja się powiększam i to jest od początku, ten tryb motyla też jest od początku i nie mamy kompletnie nic nowego, nie? On mógłby zamiast tych nie tylko skrzydeł wzmacniać się jakoś też inaczej. I właśnie, wiesz, mieć coś jak Sage Mode, czyli on tam działa powiedzmy przez 5 minut, a musi zbierać energię naturalną, to Choji musiałby wpierdzielać, żeby mieć czas na ten tryb, więc nie byłoby to nadużywane co chwilę, nie? No tak to niby jakoś działa, ale to boli właśnie ten przeskok siły najbardziej mnie. Dla mnie mu nic jakby nie trzeba dodawać, ale bardziej żeby to pokazać. No nie wiem czemu on... Tak. Czemu on się na przykład lepiej pokazał, jakby wydawał się silniejszy w pierwszej serii niż w walce z Kakuzu? Czemu on się nie odpalił tego motylka? Go wtedy nie miał? Czemu go nie miał, jeżeli już w pierwszej serii był tak silny? No jakby jego rozwój się zatrzymał, tak? O to tu chodzi, że nie widzieliśmy, żeby on coś robił. Wszyscy mieli i nagle, takiego, wiesz, nagle jest wojna, pstryczek, myk, mamy buffy. Tak. I te buffy mi się podobają i jakoś ja nie widzę wielkiej potrzeby dodawania mu jeszcze czegoś, ale ja chcę po prostu to zobaczyć, a były okazje ku temu. Ja powiem ci, że no to, co przed chwilą opisałem, to w sumie, tak jak zacząłem się zastanawiać w trakcie mówienia, to właśnie wychodzi na to, że to jest właśnie ten tryb Tak, tego, czego trzeba. Motylka. Tylko, że my to widzieliśmy bardzo późno troszeczkę, widzieliśmy. Widzieliśmy tak naprawdę to na samym początku, gdzie prawie przez to umarł, bo to użył do tego tych swoich piguł. A później na wojnie...
Było gdzieś po drodze coś jeszcze takiego. Po drodze? Było centralnie na wojnie. Odpalił się w motylka, no. Właśnie z walk nad morzem. Motylka jeszcze się powiększył, tak. do rozmiarów. Tak. Jeszcze wtedy odpalił znowu motylka. Z tego pamiętam. Tak, i był wielkim 30-metrowym motylkiem. Tak. I po prostu zaorał tam wojnę i przyłączyliśmy się na las. Dalej. Tak, tylko widzisz, problem w tym, że... No nie wiem, jakoś to boli, że on nie został też pokazany. Mnie bardziej taki ten pstryczek mnie denerwujesz. W sensie, że został zmaszony, zeszmacony z kakuzu, nie odpalił się w żaden sposób. Czyli no wiemy, że też kakuzu był silny, no ale jednak taki ten nagły przeskok mnie to denerwuje bardziej, że po drodze nie zobaczyliśmy nic innego. Możemy powiedzieć praktycznie to o każdej postaci, o której dzisiaj mówiliśmy, więc tutaj on nie jest akurat wyjątkiem, no ale no to najbardziej boli, że te przeskoki były takie szyk. I w większości przypadków one były wzmocnieniem poprzednich wersji tych wszystkich osób, o których gadaliśmy, ale niezbyt fajnym, w sensie to i tak było nic w porównaniu do tych naszej nieszczęsnej Naruto, Sasuke i Sakury. W niektórych przypadkach właśnie to odgrywało kluczową rolę, jak na przykład ten Choji, który mógł przeciwdziałać jakkolwiek Jubiemu, no ale reszta, no tak, kogo tutaj wrzucić? Nie ma za bardzo kogo. No co, Neji, bo się podłożył? No tak, tak. Nie wiem. No to jeszcze tak w sumie podsumowując... I kurwa, już zgubiłem myśl, ale chciałem podsumować dobrze to. Nie no, podsumowując, na pewno możemy powiedzieć to, że większość tych postaci potrzebowała jakiejś nowej rzeczy, która by była pokazywana stopniowo, nie? Bo tak jak powiedzieliśmy o tym, że Rock Lee tego by nie potrzebował, Shikamaru też by tego nie potrzebował. Tak, cała reszta. No, można to jakoś zrozumieć. Nie było... Można to jakoś zrozumieć, że jest, w mandze. Jest ten głupi pstryczek, o którym mówiłeś. No. Można zrozumieć, że w mandze nie było na to zbytnio czasu, ale jednak widzieliśmy kilka tych małych takich kluczowych momentów, w którym jednak właśnie powinny zostać wykorzystane lepiej. Bo nie mówimy, że to musi być jakieś idealne, bo w sumie mówimy o swoich takich marzeniach, jakby wiesz, jakim mokrym śnie. To co myślimy, to nie znaczy, że Kishimoto miał sobie myśleć, nie wiadomo jaki on miał zamysł, ale rzeczywiście dało się zrobić to lepiej i wykorzystać lepiej te troszeczkę momenty. I tak jak mówię, problem duży polega na tym, na czasie, na mandze, że manga nie ma czasu pokazywać 20 postaci na raz, chociaż wiemy, że da się jakoś to zrobić. I to jest właśnie te okienka. No już nawet wiesz, ale zobacz, że po tym jak ten Naruto wyruszył w trening z Jiraiją w pierwszym Naruto, dostałeś XX filerów. I szkoda, że to nie były kanony. To jest problem dla mnie. W których właśnie, widzisz, prawdopodobnie wyglądało to tak, że Masashi mówi, dobra, to ja teraz będę pisał sobie drugą mangę, a wy róbcie co chcecie. O Jezu, ała. Róbcie sobie co chcecie z tym moim anime. Zobaczymy się w Shippudenie. To będą filery, więc co mnie to? I tam było dużo rzeczy, które w ogóle wykluczały się jedno z drugim, a jakby nie mógł powiedzieć, hej, to weźcie tą Ino, przedstawcie tak, to no ona będzie w Shippudenie lepsza. Tylko skupił się w ogóle totalnie na tym Naruto i Sasuke. No oni są Sakurę troszeczkę są ofiarami, oni wszyscy są troszeczkę ofiarami Akatsuki. Widzieliśmy fajne Akatsuki, to nie widzieliśmy fajnych postaci pobocznych tak często. No i też mi się wydaje, że dlatego, znaczy kanony w Boruto są nie bez powodu zrobione. Mi się wydaje, że Kishimoto lub studio, ktoś to zauważył, że te postacie jakby nie są tak dobrze rozwinięte i łatwo to zauważyć. No i to jest właśnie taki bardzo fajny ten, no to nie jest bez powodu zrobione, tak jak mówię. Ja bym tutaj tak nie dawał im plusów, że oni zobaczyli, oni chcą do nas dobrze, ja wiem prawdopodobnie o co chodzi. No. Nazywa się cash, ale... Cash, filery to też cash. Ale i tak fajnie, że... Tak, no oczywista sprawa. Fajnie, że przynajmniej coś działają w tym kierunku, żeby rozbudować postacie, które... Tak, rozbudowanie uniwersum. Są poboczne. Niby ludzie narzekają na te kanony, ale wiesz... Nie trzeba ich oglądać, ale to jest fajnie zrobione tak naprawdę, bo to jest niby zrobione tak, że nie trzeba tego oglądać tak koniecznie, ale jednak zawsze może się do tego odnieść. I to jest dobre w tym Boruto, bo nikt nie każe oglądać tego co tydzień, poczekaj sobie 4 lata, poczekaj sobie 5 lat i potem sobie oglądaj co chcesz. Nie spodoba ci się kanon, skipujesz, ale on jest kanoniczny. No, i to jest tylko fajne. Że na przykład Boruto stanie się... To też ludzie tacy jak ja, że nie lubię czegoś takiego. Tak, ja no to sobie skipujesz, nie? Bo Boruto... Nie lubię właśnie skipować. A, o to ale chodzi. Ja... To jest kanon, który jakby nie wpływa na główną fabułę, bo wiadomo, cała główna fabuła jest oparta na mandze. I te kanony to jest tylko rozszerzenie uniwersum. Możesz sobie to oglądać na speedzie 4.0 i po prostu zobaczyć, co się działo. I teraz
Tylko w tej chwili Boruto nie jest takie dobre przez te kanony, że musisz to oglądać i tak dalej, ale za 5 lat jako całość Boruto będzie naprawdę bardzo dobre. Bo no, tylko oglądasz sobie... kolejna inna kwestia, o której będziemy mogli kiedyś porozmawiać. To musisz też sobie troszkę nadrobić tego Boruto. Duże, ale ale to innym razem. Tak, tak. No i co, chyba będziemy powoli kończyć, bo ja znowu myślałem, że wyjdzie mało, to już, a wyszło to już dużo. Musimy przestać tak myśleć, bo to już nie ma. To już zawsze wychodzi, tak. To co najmniej to godzinka, co byśmy nie gadali, to i tak wyciągniemy tą godzinę. I tu znowu moglibyśmy gadać więcej, bo tu moglibyśmy powiedzieć, ja tu mam jeszcze rozpisane kilka postaci, by the way. Ja tu mam napisaną... Tak? Tak, ja mam tu napisaną Anko, która była troszeczkę oblana, może... Tak samo Anko, Kurenai na przykład mam napisaną. Mam, o Jezu, to już w ogóle. Mam troszeczkę rozpisaną właśnie tą siłę klanów, ale to też pewnie na inny temat. Ja byśmy, jeżeli byśmy te dwie postacie odpalili, to myślę, że tu godzina 50-40 jest spokojnie. Bo ja tych postaci... No ja myślę, że też, ale już nawet mi się nie chce. Tak, wiesz? Tak, w sensie to też troszeczkę inny temat. Rozpaliło mi się tak w piecu, że ja płynę teraz, jestem w bluzie, zanim ten... No mi też jest gorąco, także... od okna dopiero wstałem, wyglądam jak śmietnik, także... I tak. Powoli sobie po prostu skończymy. Myślę, że w miarę git opisaliśmy te postacie. I tutaj też znowu na pewno powtarzaliśmy się troszeczkę, bo te postacie są bardzo podobne do siebie tych względem tego. Także... Pod względem tego, że po prostu zostały oplute od czujnina do wojny. Także kilka rzeczy trzeba zrozumieć z tych powtórzeń, bo trzeba było sobie powiedzieć jednak osobno kilka rzeczy. No i w sumie tak, tyle, ale nie? Też podaliśmy coś, co można by im dodać ewentualnie, tak. no bo w każdej, przypominam na szybkości, Shino byśmy w sumie nic nie dodali, tylko kwestia tego, że on został za mocno na samym początku. Tam nie powiedzieliśmy sobie na przykład o tym alkoholu Lee może, to też było fajnym rozwiązaniem, który został okruty. Tak, coś mógłby tutaj podziałać, to prawda. Tak. Tak jak mówiłem w Hinacie i Nejim, że żeby wykorzystać coś na dystans, to mogliby mieć te pięści z czakry, te lwy, które mogliby rozwijać coraz bardziej, żeby mieć ten dystans większy i tak dalej. Tak. Kibie mówiłem o tym, że tryb lisa, czy tryb psa mógłby zrobić z Akamaru. W Ino oczywiście, żeby rozwijała te swoje klanowe techniki, pułapki i coś tutaj jeszcze mówiłem. Chyba nie. Chyba najważniejsze, myślę, że powiedziane. Fajnie, no i klanowe techniki jeszcze rozwijane i pokazane. Tak. Ale siła klanów to też jest temat obszerny, inny. Tak. Choji mógłby przejść jakiś trening, żeby nie być taką pizdą. I znowu, to musiałoby pokazane być stopniowo, a nie tak, że on wskakuje i nagle elo, ja tu jestem kozak totalny. Shikamaru, nic byśmy nie zmieniali. Rock Lee tak samo, bo on cały czas ćwiczy. Dalej robi te pompki i ten to mogłaby mieć... No, jak ja myślę, wiesz, olane postacie, myślę ten i od razu wiem, jakby ją zrobić, żeby była kozacka. Ja teraz mówiąc, jestem nahypowany, że ten mogłaby dostać jakiś miecz. I no, mnie to hypuje najbardziej, tak? Mnie Shino i ten bardziej hypuje, że mnie bardziej mnie bolą, bo fajne są te postacie i szkoda, że nie były rozwijane i tyle, no. Tak. I w sumie... Aż żal. W sumie to zostało powiedziane wszystko, żebyśmy tak nie przedłużali aż... No. Bo ja jeszcze sobie muszę i z Wodekiem pogadać o filmie i zaraz live'a też mam, pewnie z 5-godzinnego. Oho. Także oho. Tak, dużo gadania, bo wiesz, ja będę oceniał kanały ludzi, na przykład twój. Dobra. I szczerze się będę wypowiadał na ten temat. A to szczokie, nie polecam. Dobra, to może kończmy, bo to nie ma sensu przedłużać. Wszystko zostało powiedziane. Co miało zostać powiedziane, zostało powiedziane. Siema.